Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej Orłoś. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Don Diego. Dzień dobry. Siemano, witam ciebie. Wolisz Don Diego czy imieniem? Bo właśnie zastanawiało mnie, jak dla kogo, kim ty jesteś. Wiesz co, staram się oddzielać przede wszystkim jakby całe moje życie artystyczne z życiem prywatnym, tak? To jest też fajna taka, powiedzmy, u mnie przenośnia, że jako sportowca wszyscy kojarzą mnie jako Don Diego. Diego albo Don Diego. Mm-hmm. A prywatnie mój pierwszy pseudonim to no w domu Gruby. No. Słyszałem chyba kilka, że Zwierzak też był. Tak, nigdy nie byłem jakoś super gruby, ale byłem grubszy od moich braci starszych, więc mówili na mnie Gruby. Ale tak, właśnie kolejny to był Kubek. Mm-hmm. Od nazwiska no, Kubiszyn, jak się na osiedlu wzięło. I, no i Zwierzak. Wejście na drzewo. Tak, znaczy to na lampę było. No właśnie. Tak, na lampę. Bawiliśmy się w łapanego i jak to zawsze ze starszymi kolegami, no to byli szybsi trochę ode mnie, więc ja musiałem nadrabiać jakoś zwinnością. Uciekłem na lampę i wtedy trenerka zobaczyła, o małpa, nie? Ale tak małpa się nie przyjęło i zaraz przeskoczyło na zwierzak i bardzo dużo ludzi nie ogarnia tematu, gdy bliscy znajomi mówią, a bo Kubek coś tam robił, zwierzak coś tam robił, nie? Kto? No Don Diego. A, dobra, Kubek Don Diego. No tak, dobra, ogarniają. Nie? I dopiero wszystko zaczyna się to klarować. A moja mama zawsze do mnie mówi Misiu. Do tej pory jestem Misio. A to widzisz. To. A mam takie nieodparte wrażenie, że Don Diego jest dużo grzeczniejszy. Znaczy, wiesz co, jeśli chodzi o sporty walki, ja przede wszystkim staram się kultywować kulturę jakby sztuki walki, sztuki Dalekiego Wschodu. Mhm. Ja zaczynałem sporty walki od karate tradycyjnego, od Shotokan i przez to, że ja też zawsze byłem dzieciakiem takim, którego było wszędzie pełno, który zawsze musiał być najlepszy, który wszędzie, kurczę, wszędzie był po prostu, to no ja co chwilę miałem karę na sali i to mnie bardzo dużo nauczyło właśnie pokory i szacunku do ogólnie do sportu. Mm-hmm. Samo to, że też no jarałem się, jakby nie patrzeć, Bruce'em Lee i wejściem smoka, no to widziałem w tym głębszy sens. Jako już powiedzmy starszy sportowiec, tak to może powiedzmy, jako facet, zaczynałem rozumieć to. Zaczynałem sam jakby tworzyć swoją filozofię sportu, no przez co powiedzmy to moje dojrzewanie raczej to się przejawia w tym, nie? Że jednak wolę być spokojny, ogarnięty, wchodzę do ringu, do klatki, jestem bestią. Czyli Don Diego jest zdecydowanie grzeczniejszy od ciebie prywatnie. Nie, no już prywatnie też staram się być. Ale prywatnie się starasz, a tutaj naprawdę jesteś. Tak, no to może tak, to dobra, 1-0 dla ciebie. Nie, no bo mi się tak wydawało, jak się przygotowywałem i tak patrząc stricte stereotypowo Gromboda, no myślę, że masz świadomość, jak to może się kojarzyć takim ludziom, zwykłym zjadaczem chleba, że bijesz na gołe pięści. Hajlik kojarzy się niestety raczej ze ściekiem tych wszystkich rzeczy, które tam po prostu pojawiają się dookoła tego, już nie mówię o samą klatkę, a ty jesteś takim gościem, który jest taki wyligany wizerunkowo, bardzo ładny, bardzo przejrzysty. Ta cała historia jest turboromantyczna. Myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę, że jest, że jest pewien romantyzm w tym romantyzm wszystkim, że grzeczny chłopiec, który ma bardzo dobre oceny, ma problemy tylko i wyłącznie z zachowaniem, bije się tam gdzieś na ulicy i ta historia, potem ten sport, to, że właśnie na karate twój trener kazał tobie w kącie gdzieś tam robić pompki na... Sejk. No właśnie, więc to wszystko spina się w taką piękną klamrą gościa, który dzisiaj jest dorosłym mężczyzną, zdaje sobie sprawę z tych wszystkich błędów, ale myślę, że kiedy tak patrzysz sobie w oczy, to też, bo mi się to rzuciło, kiedy powiedziałeś, że ty starasz się w internecie zarażać tą pozytywną swoją stroną. Tak, a to są niektóre rzeczy, tak jak te twoje tatuaże na plecach,
które są niewidoczne po prostu dla ludzi. Dlatego moja ta teoria, że jednak ten Don Diego jest dużo i to dużo jednak grzeczniejszy i bardziej pokorny niż ten, który zamyka drzwi od wewnątrz w domu. I to nie chodzi o to, że tam potem jesteś furiatem. Tak. Tylko, że tutaj wiesz, czymś, w jaką grę grasz i jakimi klockami się posługujesz. Tak. Owszem, tak. Zwłaszcza gdy już zdaję sobie sprawę właśnie, jak to wygląda, ponieważ zwłaszcza w internecie ja zaliczyłem jakby powrót. Ja już byłem w internecie, jakby tworzyłem początkowo ten wizerunek, uprawiając jeszcze wtedy kickboxing amatorski. Wtedy zostałeś mistrzem. Tak, wtedy jak zostałem pierwszy raz mistrzem świata, no to ja założyłem social media i tam miałem całkiem niezłe jak na tamte czasy wyniki, ale mnie to raczej trapiło i tak zero-jedynkowo działałem, że życie prywatne moje było życiem sportowym i tak dalej, bo dla mnie sport był wszystkim. Znaczy się tak też jakby wracając od samego początku, to ja wiem, że sport mnie uratował po prostu. Mm-hmm. Gdyby nie sport, to ja mógłbym skończyć w kryminale, gdyby nie sport, no to ja bym czepiał się jeszcze dużo gorszych rzeczy, bo wiesz, był okres taki, że no ja od poniedziałku do piątku, wiadomo, no szkoła, no ja zawsze tam w miarę dobrze się uczyłem, nie? Zawsze tam bystrzak byłem, inteligentny, no to te oceny były okej, wiadomo, z zachowaniem było różnie, ale no przychodził weekend, a my na osiedlu lecieliśmy w tango i było całkiem spoko. Piątek, sobota, niedziela, wiksa i później od poniedziałku do piątku znowu treningi, szkoła, ogarnięcie. W sumie z przypadku też, nie, ale no ja pierwszą sprawę w sądzie miałem wiek chyba 12 lat, wiesz, jak on takie naprawdę nie lat. A tą lornetkę, czy? Tak, tak, dokładnie o lornetkę, nie, jak za paserstwo nieumyślne, ale wiesz, no, przygoda, nie, naprawdę bardzo mocna przygoda w sądzie, bo... Czterech Mateuszów, nie? No właśnie, o to chodzi, wiesz, no wszystko teraz tak z perspektywy mówię, że to przygoda, nie? Wtedy naprawdę to był dość duży stres, wiesz, no przychodzi ci na lekcję pani wychowawczyni i prosi, akurat ja wtedy do klasy chodziłem z jednym kumplem, z Mateuszem i poprosiła nas obydwu, bo policja nas wzywa. No i kurczę, wiesz, no wszyscy w klasie... Od razu oczy na nas, nie, wiesz, ja nie wiedziałem do końca, o co chodzi. Kumpel się spodziewał, aż w końcu zapytali mnie o tą lornetkę. Ja mówię, no mam tą lornetkę, no proste, że mam, nie? I wiesz, no cała sprawa wyszła, przesłuchanie, później sąd. I dobrze, że sędzina była bardzo w porządku, kobitka. To wiesz, to zamiast, no to wiadomo, pogroziła palcem, nie? Ale się śmiała z nas, nie? Mówisz, no pierwszy raz w życiu, mówi, tyle lat w sądzie pracuję, a pierwszy raz w życiu na wokandzie czterech Mateuszy. Więc to było ciekawe. Teraz na to z perspektywy czasu patrzę, że to było ciekawe. Ale nie przestraszyło cię to? Nie, no bo później kolejne trzy rozprawy jeszcze były. No i ty miałeś, ta czwarta dopiero była, gdzie byłeś pełnoletni, więc trzy jako jeszcze nieletni, więc także tak. Szybko... Raz mi się upiekło bardzo mocno, bo już wiadomo, od wieku 17 lat jest się traktowany jako już dorosłym. A razem z kuplem... No, był epizod, że rozjebaliśmy tam dwóch gości i kumpel urodzony w marcu, a ja w lipcu, a to się stało chyba gdzieś w czerwcu, to gdzieś było zaraz gdzieś po roku szkolnym, rozpoczęcie wakacji. Kumpel dostał zawiasy, dostał odrobek, a ja tylko kuratora, nie? To z lornetką tylko sprzedawałeś i nie wiedziałeś o tym? Tutaj oj, coś tutaj wiesz, widzę, no, że śmierdzi. Życie na krawędzi. No to taka historia, wiesz, chcę wierzyć. Tak, że mimo wszystko, że... ja uważam siebie za gościa inteligentnego i wiem, co z czym się je, to ja też miałem w życiu wiele szczęścia. I wydaje mi się, że to też mnie bardzo mocno ratowało, że w takich kryzysowych momentach zawsze, wiesz, no było źle, ale no jakiś tam ten 1-2% ważyły o tym, że ja wychodziłem z tego cało. Nie? No, choćby nawet ja w wieku... 16 lat, jak szedłem do liceum, no to chyba tam było 15-16 lat, nie? No to ja już, ja w ogóle ukradłem rodzicom samochód wtedy, ja zmasakrowałem auto, nie? Wpadłem do rowu tam gdzieś przy prędkości 120-130 km na godzinę, koziołkowałem i tak dalej, wiesz, i dobrze, ja do tej pory zapinam pasy zawsze jeżdżąc w samochodzie i to mnie uratowało, że ja zapiąłem pasy i akurat nie, fotel pasażera, to był praktycznie zgnieciony, nie? Bo cały impet poszedł na tamtą stronę, ja wyszedłem z tego wypadku bez obrażeń, nie? I wiadomo, tam później były kolejne perturbacje i tak dalej, ale no,
wiesz, no miałem farta, naprawdę ja miałem wtedy farta, że ja zapiąłem pasy, że akuratnie tak koziołkowałem, a nie inaczej i wiesz, no, naprawdę duża tragedia, nie? No ale później przez cały rok z ojcem na budowie odrabiałem to samochód. Właśnie chciałem się ciebie zapytać, bo ty bardzo dobrze mówisz o tej relacji z tatą, że tata też jest wysportowany, no tata budowlaniec, więc zastanawiało mnie też to, a ty zresztą w domu też ogarniałeś chyba sobie sam salon, z tego co tam gdzieś wyłapałem z jakiegoś wywiadu, że tak. Szpachlowałeś i potem wymyśliłeś sobie grondę, więc gdzieś tak tam dokładnie więcej, było. Mniej więcej tak to zapamiętałem. To jaka to była relacja z rodzicami, skoro, no, mówiąc kolokwialnie, odpierdalałeś? Partnerem Żurnalisty jest Engo Cars. Jako najmłodszy z braci zawsze chciałem robić to samo, co robi mój najstarszy brat, Tobiasz. On jest co prawda 4 lata tylko starszy, znaczy teraz to jest tylko 4 lata, nie? Za gówniarza to było dużo, 4 lata. I no ja bardzo szybko chciałem robić to, co on. Ja naprawdę nie będę mówił kiedy, nie? Ale bardzo wcześnie zacząłem pić alkohol, bardzo wcześnie zażywałem jakieś tam środki psychoaktywne i tak dalej, bo... Towarzystwo moje to jedno, osiedlowe, a druga rzecz, wiesz, ja też miałem dużo starszych kolegów i no i to mi imponowało też w dużej mierze, że ja chciałem robić to, co oni. A rodzice moi nauczeni na swoich błędach, na Tobiaszu, na drugim bracie Sebastianie, jakby próbowali mnie przestrzec, ale nie do końca chyba mnie rozumieli i chyba nie do końca wiedzieli, w jaki sposób mi to robić i często dawali mi zakazy, a dla mnie zakazy to jak płachta na byka, ja zawsze robiłem odwrotnie. No i właśnie tak to wszystko wyglądało. A bracia byli podobnego kalibru? Oni we dwóch nie dali tak w dupę rodzicom jak ja sam. Także, znaczy też wiadomo, tam głupoty, często było tak, że we trzech po prostu, jak to trzech braci, no to robiliśmy różne akcje, ale rzeczywiście to ja, no, odpierdalam najbardziej. Ale na pewno było tak, że kiedy ukradłeś samochód i rozbiłeś się nim przy prędkości 120 km na godzinę, to raczej nie przytulili cię i nie powiedzieli, nie, no wszystko będzie dobrze, tylko myślę, że tam były ciężary i to srogie w domu. To był pierwszy raz, kiedy mnie dostałem od rodziców w pierdol za taką akcję. Pierwszy raz. Kiedy nie dostałeś? Kiedy nie dostałem, no. Naprawdę, wtedy no, rodzice też się przestraszyli i to był też jeden z pierwszych razów, no w sumie jak nie wiem, czy nie pierwszy raz, że ja przywróciłem do domu, bo to też było z 12 kilometrów od domu, to nie było, wiesz, u mnie w mieście. Ja jeździłem tym samochodem po całym powiecie. Wszędzie po prostu. Pojechałem na metę, zatankowałem ukraińskie paliwo i rajza, nie? Więc no, było 10-12 kilometrów od domu i za mną jechał gość, który po prostu zatrzymał się, nie? Ja wyskoczyłem z samochodu, zapytał, czy nic nie jest, i powiedziałem mu, jaka jest sprawa, że ukradłem rodzicom samochód i tak dalej, że chcę pojechać do domu, powiedzieć rodzicom, co jest pięć, a moja mama nie miała wtedy w ogóle, do tej pory nie ma prawa jazdy. A ojciec był wtedy w pracy, na budowie. I wróciłem do domu, pierwsze co powiedziałem do mamy, no nie wiem, chcesz, to mnie zabij, kurczę, ale zrobiłem taką akcję, no to wiesz, mama sama się przestraszyła. Z sąsiadem pojechaliśmy na miejsce, już tam policja była, straż pożarna była na miejscu i wiesz, i moja mama powiedziała do policji po prostu, że uczyła się jeździć i wpadła do rowu, że wyskoczyło jej coś i przed drogą zamknęła oczy, nacisnęła hamulec i wzięła po prostu całą winę na siebie, nie? I wiesz, i tam no później były podchody, nie? Że to prawdopodobnie nie tak, ani ten, ale no w cudzysłowie można powiedzmy, że sprawa sama zamiotła się pod dywan i jakoś to przeszło, nie? Mówię, to był jedyny raz, kiedy ja od rodziców pierdol nie dostałem, nie? Kurczę, no pamiętam to, bo zawsze jak była jakaś rajza, że nie wracałem na noc do domu, to albo mnie policja przywoziła, albo komuś się jakiś tam wpierdol na mieście spuściło i zawsze był problem, nie? Więc wiadomo, taki wiesz, też kiedyś był czas, nie, że bardzo dużo rzeczy tłumaczono ręcznie. No tak. No, rodzice jest... podchodzili do mnie też często tak, że wiesz, no próbowali tłumaczyć mi normalnie, ale no nie wiem, może oni nie rozumieli mnie, albo ja nie rozumiałem ich i no i często mówię, no ręcznie to jakoś dochodziło. Dlatego wracamy do punktu wyjścia, dlatego ja uważam, że ta historia w jakiś sposób jest romantyczna, bo jeżeli pomyślisz sobie o takim gościu jak ty, tylko w perspektywie osoby trzeciej, to ta historia mogła się skończyć zupełnie inaczej, jak już sam powiedziałeś jednak, nie? Tak. A wcześniej jeździłeś tym samochodem? Tak, no ja rok wcześniej już uczyłem się w zakręty na ręczne wchodzić i tym samochodem właśnie też już w krawężnik zawaliłem i tam też była akcja, że tam cała tylna oś była do wymiany, no i też oczywiście ja to odrabiałem, więc no ja też bardzo wcześnie zacząłem jeździć samochodem. Czyli to znaczy, wszystko wcześniej robiłeś? Bardzo.
Znaczy, wiesz co, to też nie było tak, że zawsze robiłem pod niewiedzą rodziców, nie? To ja jako gówniarz, no, ojciec sadzał mnie na kolanach i ja prowadziłem samochód, on operował, więc no, ojciec uczył mnie wielu rzeczy, nie? Naprawdę do tej pory mój ojciec jest dla mnie wzorcem i bardzo dużo w życiu mi pokazywał, tylko no, ja też wykorzystywałem to niekoniecznie w dobry sposób, nie? Wiesz, no, nieraz bywało tak, ojciec rzucił kluczyki, dobra, Mati, jesteśmy u babci, auto jest przed bramą, weź podjedź sobie tutaj i wiesz, i zaparkuj, nie? Więc wiesz, no, miałem okazję, żeby te 100 metrów sobie przejechać, wiesz, dla dzieciaka to byłoby coś wielkiego, nie? Ja chciałem więcej, 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 nie? Aż w końcu dochodziło do takich akcji, że wiesz, no głupie pomysły, nie? Ale tak do tej pory mój ojciec jest dla mnie moim idolem. Do tej pory. I ja właśnie, jak już rozmawialiśmy wcześniej o tej niskiej samoocenie, no to u mnie to dominowało, jak byłem dzieciakiem. I jak zdobyłem pierwszy swój sukces, taki większy, nie wiem, która to była, czwarta, piąta podstawówki, w gimnastyce sportowej. No ja dość dużo uprawiałem kiedyś gimnastyki i zdobyłem pierwsze mistrzostwo chyba Podkarpacia w gimnastyce sportowej, no to szkolna gazetka chciała przeprowadzić ze mną wywiad. No i dziewczyny podczas tego wywiadu pytały się, kto jest moim idolem. No ja powiedziałem, że mój ojciec, moi rodzice. Wyśmiały mnie te dziewczyny. I wiesz, i stwierdziły, że wiesz, że to źle będzie wyglądać i tak dalej, no to może zmieńmy na kogoś innego. No ja wtedy powiedziałem, nie wiem dlaczego, ale powiedziałem, że Adam Małysz. O, wtedy chyba był na topie taki. I wiesz, i poszło do tej gazetki, chciałbym, kurczę, tą gazetkę kiedyś zobaczyć, nie? I poszło to do tej gazetki szkolnej właśnie, że wiesz, Adam Małysz jest moim idolem, nie? I ja kilka lat temu sobie tak przypomniałem o tej akcji i naprawdę mi głupio przed samym sobą, nie? Że ja wtedy nie powiedziałem, kurwa, nie. Ma być wpisane, że moi rodzice, że mój ojciec jest moim idolem, nie? Bo do tej pory tak jest. Nie? Ale to dlaczego miałeś niską samoocenę? No bo to, jak przedstawiasz siebie w dzieciństwie, ja wiem, że to nie jest tylko i wyłącznie ten obrazek, bo często taki obrazek gościa jest właśnie spowodowany taką niepewnością i że po prostu chcesz pokazać innym, że ty jesteś bardziej pewny niż ty jesteś niepewny w środku, nie? Że z tej niepewności idziesz na drugą stronę po prostu tej barykady i pokazujesz, że słuchajcie, mnie nie wolno ruszyć, pomimo tego, że jest się często takim kruchym w środku dzieciakiem. Z czego się bierze taka niepewność? Wydaje mi się, że z tego, że ja o wszystko zawsze musiałem walczyć. I też to, że ja nie pochodzę z rodziny, która była, wiesz, bogata i tak dalej. Też nie pochodzę z rodziny, która była biedna. Wiesz, u nas zawsze w domu wszystko było, ale na takie, powiedzmy, towary ekskluzywne, no zawsze brakowało, nie? Że wiesz, ja nie jeździłem co roku na wakacje, aczkolwiek za dzieciaka jeszcze, póki tą gimnastykę uprawiałem, no to jeździłem, bo mieliśmy zawsze dofinansowania tam, więc za jakieś tam drobne pieniądze jeździło się na kolonie, ale to też nie były takie kolonie, że jechałem ze wszystkimi swoimi kumplami, tylko po prostu no, kolonia sportowa, nie? Więc no fajnie, ale to nie była taka pełnia szczęścia, nie? Wiesz, zawsze miałem wszystkie ubrania, wszystkie rzeczy po starszych braciach. Nie? To też taki czas był od kuzynów i tak dalej. Czasem taka, no w sumie kiedyś nasza była sąsiadka, tam sąsiedzi wyprowadzili się do Stanów, no to nam raz w roku taki wielki karton z ciuchami i takimi rzeczami nam wysyłali, słodyczami. To wiesz, to zawsze takie były rzeczy, nie? No i mówię, ta niska pewność siebie i to wszystko tak kumulowało się w to, że no jednak... No nie miałem jakiegoś tam poczucia tej wartości, nie? Ja nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że to, co ja robię, że ja właśnie uprawiam od dzieciaka sport, karate, gimnastyka i tak dalej, że ja nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo to jest wartościowe. Mnie raczej, dla mnie bardziej wartościowe było wtedy to, żeby koledzy mówili, że ja jestem zajebisty, że chcą ze mną przychodzić do mnie, powiedzmy po mnie, żebyśmy szli grać w gałę, że mogę sobie kupić jakieś nowe ciuchy, że wiesz, że to nie są spodnie czy buty po bracie i tak dalej, i tak dalej. Nie? No to wiesz, to też było mocno przygnębiające. No i wiadomo, no i każdy, wydaje mi się, że każdy, a jak nie każdy, no to bardzo dużo dzieciaków w szkole miało taki okres, że się z nich śmiano, nie? Ja też miałem taki okres, wiesz, że się śmieję. Teraz to się śmieję, że mam kwadratową głowę, po prostu mam takie rysy twarzy, taką głowę, nie? Ale kiedyś to mnie dobijało, jak do mnie mówili kwadrat i tak dalej. No to wiesz, miesiąc, dwa, trzy można posłuchać, nie? Jak to trwa, wiesz, przez rok, nie? I cały czas jest pompa, no to wiesz, no to ja często też te konflikty pięścią rozwiązywałem, nie? I tak momentami czułem, że mam szacunek przez to, że rozwiązuję to konflikt, że te konflikty pięścią, tak, że to działa, ale bardzo szybko zdałem sobie sprawę,
przez to, że słuchałem też bardzo szybko, od chyba, nie wiem, trzeciej podstawówki, czwartej słuchałem rapu. Mm-hmm. I Soku w jednym numerze nawijał właśnie, że nie buduj szacunku przez strach, bo to nie jest szacunek, tylko paraliż, coś takiego, mm-hmm. już nie pamiętam, nie? I zdałem sobie z tego sprawę, że wiesz, no nie tędy droga, nie? Że szacunek buduje się w inny sposób, a nie poprzez po prostu rozbijanie komuś mordy. Ale to jednak i tak trochę trwało, rozbijanie komuś mordy. No tak, wiesz, to... Znaczy, tak budujesz narrację dookoła tego wszystkiego, co wcześniej słyszałem, bo wydaje mi się, że dużo ludzi przeprowadzało z tą rozmowę na zasadzie tego, że się biłeś na ulicy, bo to takie ciekawe, no bo niewiele osób, powiedzmy, do tego się przyznaje, kiedy ktoś składa złożone zdania. Zazwyczaj jak ktoś się do tego przyznaje, no to po prostu jąka się i nie jest w stanie niczego ciekawego powiedzieć i po prostu na tym buduje się narracja. A twoja narracja w mediach jest taka, że jak oglądałem z tobą jakiekolwiek wywiady, to kiedy one już były trochę dłuższe, to ta szala całej rozmowy była mocno przechylona na tym, że biłeś się na parkingu i powalałeś wielkiego gościa, którego wcześniej całą ekipą chcieliście najebać, bo po prostu nikt nie dał i on wreszcie padł i 100 osób wiesz, było szczęśliwe, że go padłeś. Ale dookoła tego wszystkiego była budowana narracja dookoła ciebie. Dlatego wydawało mi się po prostu, że to nie do końca musi tak wyglądać, że u ciebie agresja musiała być jakimś punktem po prostu wyjścia, jakiegoś niedowartościowania, no a ciągnęła się ze względu na metodykę. Metodyka była taka, że ktoś cię nazywał kwadratem, walnąłeś go raz w mordę i reszta przestała. Znaczy, to też tak do końca nie nazwał, bo ja bardzo, powiedzmy, szybko dojrzałem do tego, że to nie jest droga, żeby, powiedzmy, budować sobie ten szacunek, ale przez to, że, powiedzmy, to już się wcześniej działo, no to zdarzało się tak, że wiadomo, w dużych miastach tam między klubami są, powiedzmy, zatargi. I się tam nawalają, nie? Za barwy klubowe. A u nas to tak było w takim małym Lubaczowie, no tak na osiedla się bardziej trzaskaliśmy i my mieliśmy właśnie Jagiellonów kontra Manhattan. I znaczy, no tam nazwany Manhattan, nie? Ale bardzo mocne zatargi też mieliśmy i ja raczej starałem się nie wchodzić w to jako grupa, tylko osobiście. Jak miałem problem do kogoś osobiście, no to ten problem chciałem rozwiązywać, ale nigdy nie miałem w sobie tego, żeby powiedzieć do kogoś, wiesz, żeby kogoś wyzywać i tak dalej, żeby sprowokować kogoś do bójki. To raczej było tak, że kumple moi, wiedząc, jaki ja jestem, wiedząc, że potrafię, ale nie chcę, to potrafili pójść na miasto i nakłamać, że ja mówiłem, że ten jest taki, taki, owaki, i ktoś do mnie mówi, ty kurwo jebana, to tamto, siamto, nie, no to ja mówię, no dobra, no to jak chcesz, no to chodź, nie, no i zaciskałem pięści i szedłem, wiesz, no i wiadomo też, w takim małym mieście, no to bardzo szybko rozchodzą się takie informacje i wiesz, więc powiedzmy ta legenda się budowała powoli jakoś tam. Nie? No i dlatego więc... zostałeś przyjęty do klubu, do kickboxingu, no bo wtedy też mówili, że przyjmowano głównie starszych ludzi, bo trener miał dość twardą i starą szkołę. Tak. I to mnie też bardzo dużo nauczyło. No. Nie? Więc cieszę się, że wiesz, że ja przechodziłem przez te kolejne etapy tego życia sportowego i takiego normalnego życia, że no tak to mnie ukształtowało, nie? Że to życie moje sportowe było bardzo dużą częścią mojego życia prywatnego. Teraz jestem w stanie to oddzielić. Teraz jestem w stanie oddzielić życie sportowe, życie prywatne, życie, powiedzmy, medialne. Teraz to jest zupełnie inna bajeczka. Jako świadomy facet do tego podchodzę. Ale też powiedziałeś coś takiego w jakimś wywiadzie, że 10-15 lat temu krzywdziłeś pewnych ludzi i że dzisiaj, gdybyś ich spotkał, mógłbyś ich bez problemu przeprosić. Tak. To w jaki sposób ty kogoś krzywdziłeś? Choćby nawet kobiety, przez tą właśnie niską samoocenę, no to potrafiłem, choćby nawet, nie wiem dlaczego nawet była sytuacja na Dzień Kobiet, chyba to było tak, Dzień Kobiet. My w ogóle mieliśmy turniej w piłkę nożną ratowników medycznych, ja tam byłem wtedy zawodnikiem turnieju, tam strzeliłem najwięcej bramek. Wracaliśmy, pochlaliśmy, później jeszcze po tym chlańsku jeszcze poszedłem do kumpla na urodziny, to właśnie było w lokalu. I tam spotkałem laskę, która gdzieś tam wcześniej mi się podobała, ale nigdy do niej nie zagajałem. Ona była starsza i tak dalej, nie, ale jakby zwróciło moją uwagę to, że ostatni raz, jak ją widziałem, ona była, wiesz, bardzo ładna, szczupła i wszystko było git, nie, a tutaj nagle taki, wiesz, no... No, przybyło jej się i to tak dość sporo, nie, i wiesz, i ja nawet tego nie pamiętam, bo już byłem tak napruty, nie, i gdzieś...
Ja chyba wtedy poszedłem do damskiej toalety, bo w męskiej była kolejka, no to poszedłem do damskiej, ja wyszedłem, ona do mnie tam się spruła, o co, o to właśnie, nie wiesz, a ja je pocisnąłem od najgorszych i tak dalej, wiesz, no takie, wiesz, z dupy takie akcje, nie, więc wiesz, więc no, no jeżeli mówię, no, spotkałbym Ankę teraz, no to, to bym powiedział, no kurwa, no przepraszam, nie, mówię, bo ja nie pamiętam tej akcji za bardzo, nie, ale no wiadomo, no kumple tak dość mocno mi opowiedzieli ze szczegółami, jak to wyglądało, nie, że naprawdę mi głupio, nie, no, wiele razy zrobiłem coś, zwłaszcza po pijaku, nie? Zrobiłem coś, z czego się wstydzę, nie? I nie do końca to pamiętam, albo w ogóle tego nie pamiętam, ale no z opowieści, no to jednak można wiele wywnioskować, nie? No mówię, no taki, wiesz, prosty pierwszy przykład, nie? I tak wiele było razy czy z kobietami jakimiś, czy z jakimiś tam facetami, ale najbardziej mi wstyd za to właśnie, wiesz, bo jak to się śmieje, faceci zawsze mają coś tam za pazurami, więc trochę tej prawdy zawsze tam jest, nie? Ale najbardziej mi szkoda właśnie, kiedy obrażałem kobiety w taki sposób, nie? Kiedy, no, jakby bezpodstawnie rzucałem na nie jakimiś tam obelgami, nie, dotyczących ich wyglądu, albo że usłyszałem, że ona gdzieś tam się kurwi, nie, no. Wiesz, jak to za dzieciaka, nie? Jeden coś powiedział, nie? A później już odeszło się na miasto i... W dorosłym życiu też tak jest. No tak, tak, tylko to wiesz, się teraz... niewiele zmieniło. Tylko chodzi o to, że wiesz, że jako dorosły facet jesteś w stanie to zweryfikować. No, tak. A wtedy jako dzieciak, no to wiesz, no im głośniej ktoś szczekał, tym dalej to się niosło. Czyli alkohol wyzwala w tobie to, co najgorsze chyba. Kiedyś przede wszystkim, ja kiedyś po alkoholu byłem agresywny. Teraz ja kocham ludzi, teraz ja kocham świat, ja teraz nawet jak jestem napruty, wiesz, jest śmiesznie, fajnie, wiesz, jak widzę, że ktoś się bije, zobaczę, że tam jest jakiś kumpel, podejdę, kopnę go w dupę, mówię, idź do domu, mówię, świat jest piękny, po co ty się tutaj bijesz, więc no wiesz, no raczej tego typu akcje, nie, że... Teraz mówię, alkohol nie wyzwala we mnie agresji, a to chyba dlatego, że ja znam już swoją wartość, nie? Że no ja nie potrzebuję tego. Nie? To się wydaje zupełnie naturalne, jeżeli chodzi o całą twoją historię. A zacząłeś trochę od tej muzyki, od tego Sokoła, bo twoje rozmowy też są prowadzone właśnie zupełnie pomijając tą narrację. Wydaje mi się, że w naszym pokoleniu muzyka była bardzo istotna, szczególnie, że ten hip-hop powiedzmy już się profesjonalizował. To nie były jednak czasy Leroya, tylko to były już czasy właśnie Sokoła i chociażby Pei i kilku innych. Kto właśnie był dla ciebie ważny muzycznie? Muzycznie? Zastanawiałem się nad tym jakiś czas temu. I no wiadomo, Soku i Entker, czyli całe WWO, Peja. Tak jeszcze od razu nawiasem mówiąc, ja Randori. Do dzisiaj mam tak, że jak słyszę Randori, to ja z Rysiem jadę od początku do końca. Znam na pamięć. Jadę. I też powiedziałem sobie, że jak kiedyś będę miał szansę wyjść do jakiejś muzyki, do walki zawodowej, to będzie na pewno to Randori. I pierwsza moja walka zawodowa właśnie w K1, to wychodziłem do Randori. Ostatnio na High League'u też wychodziłem do Randori, nie? Ale ogólnie pierwsza walka to było właśnie Rysiek Randori. Więc Rysiek był dla mnie bardzo ważną osobą, personą. Wiadomo, Paktofonika, Gramatik. Też swego czasu, wiadomo, i Wzgórze Japa, i Tede też. Później tam troszeczkę jakby Tede poszedł w odstawkę z racji takiej, że miał kosę z Ryśkiem, no to wiesz, no to powiedzmy ja byłem raczej za Rychem, no to tam było jebać Tedego, nie? Ale jakby nie patrzeć, też bardzo mocno mnie kształtował. No i też te późniejsze numery też działały. Firma. Kurczę, też bardzo, bardzo mocny akcent w moim życiu. Chyba właśnie taki najbardziej mój wykolejony czas, nie? No to była właśnie firma, nie? Te czasy gimnazjum, właśnie te koleżeństwo. Wiesz, ja też... To JP wtedy. No ja byłem JP kwój, nie? JP na 100%. Ja do tej pory mam bluzy, kurczę, JP. Ja mam tą bluzę nawet, która wyszła w ogóle w limitowanej serii, bardzo małym nakładzie, z tą maską, nie? Zapinana tak, do samej góry, ale wiesz, no tych masek jest tam dużo, nie, ale ta, którą ja mam, to wyszło dosłownie tam kilka sztuk, nie, i ja do tej pory ją gdzieś tam w szafie mam schowaną, nie, więc wiesz, no, no fenomen, kurczę, ja to wtedy zawsze, ta bluza na mnie teraz jest za duża. A ty byłeś skate'em? Ja byłem, no nie, może nie do końca skate'em, bo ale właśnie ja miałem tak różne zastanawiało ciuchy, mnie, czy to był bardziej w formie dresiarza, czy w formie właśnie takiego... Ja zawsze uwielbiałem dresy. Ja się śmieję, dla mnie wyznacznikiem tego, jakie spodnie są dla mnie dobre, to takie, żebym mógł kopnąć kogoś z buta w ryj. dlatego nie nosiłem jeansów. Ja miałem jedne jeansy po bracie, miałem chyba w gimnazjum, które nosiłem, i drugie jeansy w klasie maturalnej, bo chyba na szmatek się kupiłem. Bo akurat nie były takie w miarę luźne, nie?
Ja do tej pory, stary, nie, o dobra, całkiem chyba, nie wiem, z rok czy dwa lata temu kupiłem jakieś dżinsy, w których bardzo rzadko chodzę, nie, ale no, tak to ja zawsze dresowe albo takie, jak ja na to mówię, szmatki, takie luźne, luźne spodnie, bo no nie wiem, swobodniej się czuję wtedy, nie, i mówię, jaj ognioty mnie nigdy nie interesowały. A to tak, to było bardzo popularne sformułowanie. A jest jakaś piosenka, z którą się mocno utożsamiałeś w swoim życiu, tam na tym początkowej fazie? Randori chyba do tej pory to będzie, kurczę, no do tej pory się utożsamiam, bo wiesz, no ja też bardzo mocno się z Rychem utożsamiam. Mm-hmm. Wiesz, no on też, no takie dość młodzieńcze lata, bardzo mocno porysowane i no i też bardzo mocno później wszedł w sport, później jakieś tam akcje kibicowskie miał. Ja się cieszę, że wychowałem się właśnie w takim małym mieście, bo podejrzewam, że gdyby to było duże miasto, ja też bym skończył na stadionie. Ja też mógłbym skończyć różnie. Ja o tyle, powiedzmy, miałem dobrze, że ja byłem zawsze o tyle troszeczkę mądrzejszy od wielu innych gości, którzy źle skończyli, że ja zawsze w tym jakby kluczowym momencie po prostu potrafiłem odpuścić albo sobie po prostu no, pójść w inną stronę, nie? Więc mógłbym dojść do wielkich rzeczy, ale też mógłbym dojść do wielkiego wyroku, nie? Jedno blisko obok drugiego. A z dziadkami jeździłeś, z braćmi jeździłeś do dziadków na wieś? Dziadkowie odegrali dużą rolę w twoim wychowaniu? Trochę tak. Alkoholowym też. No jestem ciekawy, bo jednak wakacje, to rozumiem, że to mogłeś jechać na pełne wakacje nawet do tych dziadków. Tak, często było tak, że przynajmniej, znaczy tak, za dzieciaka, takiego naprawdę małego dzieciaczka, jeździłem do dziadków od strony ojca i tam głównie zabawa, głównie takie, no wiadomo, no, tam 6-7-latek, no to inaczej. Później coraz częściej, coraz więcej jeździliśmy do dziadków od strony mamy. I tam też, jak to na wsi, nie, do roboty, kurczę, było codziennie, nie, bardzo dużo. Jak nie do lasu, no to, to siano, jak nie siano, no to gnój wywalać, jak nie to, no to jakieś prace na ogrodzie, i, więc cały czas coś było do roboty. Ale się śmieję właśnie odnośnie tego alkoholu, bo mój dziadek, świętej pamięci, jak jechaliśmy do lasu drzewo kraść, bo nieraz było tak, że wiadomo, że kupowało się tam od leśniczego, a nieraz było tak, że jechaliśmy przez rzekę furką i tam zawsze sianko było i tak dalej, tam jedną kłódkę czy tam dwie zawsze trzeba było rąbnąć, no to zawsze mówił, jedziemy na jabłka. A jak mówi, że jedziemy na jabłka, to zawsze wino za pazuchę, nie? I tam polał szklaneczkę i dobra, jedziemy, nie? Więc, więc się śmiałem. No, a dziadek to winiarz. Winiarz był i to mocny, nie? Tamte pokolenie ogólnie, mój dziadek też był winiarzem, jeden z dwóch, że jednak te wina a la Sołtys i tak dalej, bo to wtedy... A drugiego dziadka nie poznałem, bo mój drugi dziadek od strony ojca zmarł w 90 roku, rok przed moimi rodzinami, więc go nie poznałem. Okej. Okay. To jest interesujące, naprawdę ta twoja historia, jak tak myślę, że jeszcze chciałbyś ją całą opowiedzieć, to tym bardziej jest bardzo, bardzo i to bardzo złożona. Już trochę nawiązywaliśmy. Każdy z nas ma jakąś tam historię, nie? No, no tak, jasne, że tak, bo w tym wszystkim mi trochę brakuje też twojej mamy, bo opowiadasz o swoim tacie, o mamie teraz usłyszałem pierwszy raz, jak była ta historia z samochodem. Ona dużo musiała sobie wyrywać włosów z głowy. Tak, ona bardzo mocno, jakby miała bardzo mocną rolę wychowawczą w naszej kwestii. Bardzo mocno kładła nacisk na naukę. Ona właśnie kładła nacisk na to, żebyśmy byli jakby poukładani, żebyśmy się, powiedzmy, potrafili dobrze razem z moimi braćmi, żebyśmy potrafili ludziom dobrze życzyć, żebyśmy byli pomocni i tak dalej. Wiesz, ojciec był taki, mojego ojca bardzo dużo w domu nie było, bo ojciec po prostu pracował, nie? On zapierdzielał dzień i noc, żeby było nas stać na, po prostu na życie normalne, bo moja mama nie pracowała. Tam, znaczy wiadomo, na, jak się narodziliśmy, to jeszcze moja mama chyba chwilę pracowała, już nie pamiętam dokładnie, jak to było, znaczy no też, ale ja od kiedy pamiętam, opowiedzmy, od kiedy ja pamiętam, to moja mama nie pracuje, znaczy teraz już pracuje sobie, nie, już tam sobie do emeryturki dorabia, nie, bo nas nie ma w domu, ale jak byliśmy, od kiedy pamiętam, to moja mama nie pracowała, tylko zajmowała się nami. A ojciec rano do pracy, wracał z pracy, jadł obiad, chwilę pogadał, i szedł na fuszkę, nie? I wracał wieczorami, nie? Więc raczej ojciec był takim, może nie powiem, że gościem w domu,
ale niedziela przede wszystkim do nas należała zawsze, że zawsze ojciec nas gdzieś zabierał, całą rodzinę, nie? Mhm. Zawsze to był czas dla rodziny i ojciec nam bardzo mocno kładł właśnie nacisk na sport i było nas trzech w domu i my nigdy w życiu się nie sprzeciwiliśmy ojcu. Nie wiem, czemu mama zawsze ze ścierką ganiała i tak dalej. No wiadomo, wieb dostawaliśmy od mamy i od ojca czasem, nie? Mhm. Aczkolwiek częściej od mamuśki. I ojciec tylko raczej przychodził już tak, wiadomo, po czasie. Mówię, no ty jesteś już za duży, żeby cię bić. No weź kurwa się ogarnij, nie? I więc o, szpica w dupę dał i wiesz, i było git, nie? Mhm. Ale zawsze mieliśmy taki respekt przed ojcem, że dla przykładu jeszcze za dzieciaka, kiedy w ogóle sport nie był modny. My jak z ojcem biegaliśmy po ulicach miasta, nie, to ludzie potrafili nam tak pokazywać. Prawdę. No nawet ta historia, jak mówiłeś, serdecznie przepraszam, że tata kiedy powiedział, że idzie biegać i czy idziecie z nimi, że nigdy nie powiedzieliście, że nie. Tak, no i właśnie do tego dążę, nie? Że wiesz, ojciec wracał z pracy i to wiesz, no też fenomen, nie? Wiesz, od 7 rano do 15 był w jednej pracy na budowie, nie? Zawsze mhm. fizycznie pracował. Wracał, jadł i od mniej więcej od 16 do 21, 20, tam w zależności jak było, dalej fizyczna praca, mhm. wracał do domu i pierwsze co mówił, ja jedę do piwnicy się przebierać, za 5 minut widzę was pod klatką. I my byliśmy. I wiesz, i nie było, znaczy się, zdarzało się tak, że po prostu nas nie było w domu, czy coś, no to tak, no to biegał sam i tak dalej, nie? Albo po prostu dawał nam luz, nie? Ale jak już tak powiedział, kurwa, no w życiu nie odważylibyśmy się tego zrobić, żeby nie pójść z nim, nie? To też pokazuje, jaka więź was łączyła, bo kiedy ojciec zwraca ci uwagę i to do ciebie w jakiś sposób tak. dociera, bo on po prostu ci coś takiego mówi, ty to słuchasz, a nauka przychodziła tobie łatwo? Tak. Nauka przychodziła mi łatwo. Znaczy ja też często się broniłem przed tą nauką, nie chciało mi się i tak dalej, ale przychodziła mi łatwo. A później już była kombinatoryka. Wiesz, jak to w szkole, często ten materiał się powtarza. Mhm. Więc wystarczyło się nauczyć część rzeczy, a później już tylko kombinować, tu coś tam zapamiętać i tak dalej, poogarniać, przypomnieć sobie i było w miarę okej. Okay. Aczkolwiek ja do końca gimnazjum miałem pasek na świadectwie. No wiem. Właśnie dlatego mnie to zastanawiało, na ile po prostu byłeś goniony do nauki, a na ile potrafiłeś trochę sobie byłem goniony, ale no jednak dużo też starałem się sam. Wiesz co, ten nawyk właśnie nauki wyrobiła u nas mama od młodych lat, że jednak systematycznie trzeba się uczyć. Mhm. A później jak już stałem się, powiedzmy, w cudzysłowie samodzielny, poszedłem do liceum, to równia pochyła w dół. Ale tak niebezpiecznie? No tak. Pierwszy, u nas w LO było tak, że pierwszy miesiąc była ochronka dla kotów, czyli nauczyciele przez wrzesień nie pytali. Później przyszedł październik, no to Mati co zrobił? No to sobie na wagary zaczął chodzić. A później jak wróciłem w listopadzie do szkoły, no to z każdego przymiotu bombik, nie? No i trzeba było nadrabiać. Aczkolwiek to też nie było tak, że ja tylko skończyłem wszędzie glany, ledwie przechodziłem z klasy do klasy, bo tak wcale nie było. Ja miałem zagrożenie tylko z chemii. Chyba z chemii, tak. A byłem na biochemię. No wiem, właśnie. To zwariowałem przez chwilę. No bo mi zależało bardzo mocno na biologii, a rocznik wcześniej przede mną był profil biologiczno-geograficzny. Ja bardzo chciałem na niego iść, bo mi geografia się podobała i biologia, no idealny profil dla mnie. Ale go zlikwidowali. No i został tylko biochem. No i tak bardzo lubiłem biologię, ale nienawidziłem chemii. Z drugiej strony uwielbiałem matematykę, ale nienawidziłem fizyki, bo drugi to matwiz. Mm. W sumie takie dwa najcięższe profile w liceum. I tak zastanawiałem się, który wybrać, więc poszedłem na ten biolchem, bo jednak raczej wszystko szło w stronę sportu, nie? Jednak wiadomo, biologia, anatomia człowieka i później myślałem może jakiś AWF albo coś, więc w tym kierunku. A chemii nienawidziłem, ale dało wiedziałem, radę, że sobie poradzę. Ja też z chemii dobrze te równania molowe ogarniałem i tym podobne, bo na matematykę to brałem. Mhm. Więc ja zawsze miałem tak, że potrafiłem przez cały semestr mieć łapać glany dwóje, a później tym jednym sprawdzianem dostawałem czwórkę albo piątkę, nie? I wiesz, i to mnie zawsze ratowało, nie? Więc było spoko. Ale z drugiej strony też przez liceum znienawidziłem matematykę. Może nie tyle, że znienawidziłem,
ale zacząłem olewać matmę, gdzie zawsze miałem piątkę, zawsze miałem piątkę z matmy, tak, w liceum od razu miałem dwa, bo mieliśmy takie nauczyciela, nie? Że ja siedziałem i cały czas pompa. Cały czas pompa z nauczyciela, nie? No, kurczę, ci co ogarniają tam z Lubaczowa, Wacława, no to, to naprawdę wiedzą, o co chodzi, nie? No jest, kurczę, no fenomenalny gość był, nie? I no ja co chwilę, wiesz, do pytania szedłem i no i się śmiałem, naprawdę, no cały czas pompa była z jego zachowania i no i przez to też miałem cały czas dwa, nie? Sprawdziane, tam niektóre ogarniałem, ale przez całe powiedzmy dwa lata, bo w trzeciej klasie zmienili na naszą prośbę, zmienili nam nauczyciela, bo mieliśmy jako pierwszy rocznik obowiązkową matmę na maturze, więc na naszą prośbę zmienili nam nauczyciela z matmy. To ja przez dwa lata, no to mówię, no cały czas to były jaja i cały czas kierowałem się jedną zasadą. Jak nie wiesz, co liczyć, to licz deltę. I zawsze jak nie wiedziałem już, co mam robić, no to delta. I się dało. I coś tam kombinowałem i później nauczyciel, dobrze rozwiązałeś to zadanie, podobało mi się, minus dopuszczające. A usłyszałeś kiedyś od rodziców, że martwimy się o ciebie? Tak. Tak, już za dzieciaka, powiedzmy takiego drobnego dzieciaka nie, bo raczej starali się mi perswadować jakieś tam moje, znaczy no nie moje, swoje racje, ale już jak już zacząłem dorastać coraz bardziej, no to martwili się o mnie, że wiesz, że no ja znikałem na weekend, że no wiesz, wracałem w różnym stanie i no i były takie momenty, nie, że wiesz, no kolejna sprawa w sądzie, znowu jakieś pobicie, znowu trzeba się iść tłumaczyć, wiesz, świecić oczami i no wiesz, były takie momenty, ale ja zawsze się śmieję, jak to teraz na TikToku jest z Wojkiem Szczęsnym. Easy, easy. Damy radę, nie? A sam się kiedyś przestraszyłeś? Że tak pomyślałeś sobie, kurwa, chyba nie chciałem być tym, kim jestem. Nie. Tak ci powiem, że nie, bo ja też jakieś takie dziwne myślenie miałem, że mi się zawsze upiecze. Że co bym o nie odjebał, to mi się zawsze upiecze, bo wiedziałem też, że nie odjebałem tak jak na przykład kumple, nie? Bo oni odjebali bardziej, nie? Że wiesz, zawsze miałem ten jakby rozrzut, że oczywiście mogłem zrobić to łagodniej, ale mogłem też zrobić to o wiele gorzej, nie? Więc zawsze ten jakiś tam balans utrzymywałem, że w tym odpierdalaniu jednak nie byłem najgorszy, nie? A jest coś, czego w życiu nie posmakowałeś? W każdym znaczeniu tego słowa. Grzybów nie jadłem, a bardzo chciałem. Jak a teraz to modne. Tak, teraz w ogóle jakieś tam są te akcje, te mikrodawkowanie i tak dalej. Ale u nas na osiedlu, wiesz, też my lubiliśmy odpierdalać, ale na naszym osiedlu zawsze było to, że potrafiliśmy się tonować. Jak jeden zrobił jakąś tam naprawdę skrajną głupotę, no to chwilę się pośmialiśmy, a później ktoś przychodził i mówi, dobra, mordo. Spoko było, fajnie, pośmialiśmy się, ale czas najwyższy się ogarnąć. I to była właśnie taka różnica między nami, a wieloma innymi jakby społecznościami, że my w tych kryzysowych momentach potrafiliśmy podejść i jeden drugiego jebnąć w łeb i powiedz, wystarczy już tej głupoty, nie? Ogarnij łeb, nie? Wiadomo, zdarzało się, że ktoś co chwilę odpierdalał, nie? Wiesz, no niektórych zabierało, niektórych, wiesz, szli do więzienia, niektórzy tam się huśtali, niektórzy mieli jakieś tam inne jeszcze problemy, ale no u nas zawsze było to, że jednak ten zdrowy rozsądek potrafił wygrywać i dlatego właśnie, jak nawet były akcje, że tam zbieraliśmy się ekipą, dobra, jemy grzyby, nie? Bo to u nas też, powiedzmy, nasze rejony, tam Lubaczów, okolice, wioski, no to jednak tego było dużo, nie? No wiesz, dużo bydła było w okolicy, no to na tych paświskach to rosło. No to jak był do tego dostęp, no to ja dziwnym trafem albo sam chciałem, albo padało na mnie, że byłem opiekunem grupy. Że tam chłopaki sobie odklejkę robili, nie, a ja ich pilnowałem, nie, bo to jednak, wiesz, no jak jest 4-5 chłopa i każdy byłby odklejony, no to nie wiadomo, co by się działo, nie, a tam, wiesz, po 40-50 się zarzucało i, wiesz, do zapiekanki i tak dalej i była rajza, nie, więc, wiesz, ale to też było fajne, że zawsze była pozytywna bania. Chyba tylko raz zdarzyło się, że jednemu kumplowi się źle wkręciło i był z tym problem, ale tak, no to wiesz, no to zawsze było pozytywnie i tutaj pod tym względem nie było jakiejś tam przesady. Więc widziałem i mówię, no mimo tego, że chciałem, to nigdy nie spróbowałem, no i chyba nie spróbuję, nie, bo już teraz to jakoś
Nie smakowałoby mi to tak jak... Niestety nie wierzę ci. Nie, no. Ja już nawet teraz, no może nie tyle, że zrezygnowałem z całkiem, nie, ale, no ale już jakby wytłumiłem bardzo mocno potrzeby dozowania sobie jakichś tam substancji psychoaktywnych, nie, alkohol sporadycznie czasem. No, teraz były święta, to sobie akurat nie 3 dni na święta z rodzinką, przy stoliku, wódeczka, bimberek, to tamto, wiesz, ze znajomymi. Wszystko fajnie, bez odklejki. Przesadzałem bardzo dużo z jaraniem, bardzo dużo paliłem i momentami nawet dochodziło, że piątkę dziennie potrafiłem sam skończyć. To naprawdę dużo. Dużo, no jak pilnowałem zawsze tej zasady, że nie palę nigdy przed treningiem. Więc treningi miałem popołudniami, wieczorami, więc dopiero wieczorem zaczynałem kopcić, ale no przychodził taki okres, że wiesz, że jestem po walce. I przez miesiąc, czy tam 2-3 tygodnie w ogóle nie trenowałem, nie? No to już sobie pozwalałem od 12-13, ale spałem znowu do 10, bo siedziałem do 3 rano na konsoli, więc sobie bardzo dużo pozwalałem i no i w końcu stwierdziłem, że to bardzo mnie niszczy i no, rozpierdala moją rodzinę, nie? Wiedziałem, to całkiem niedawno musiało się w takim razie... Tak, tak. I no i stwierdziłem, że nie, no rzucam to, nie? Wiesz, no nie będzie nauk mieć nade mną kontroli. Gdy startowałem amatorsko, to zawsze miałem tą kontrolę, bo miesiąc przed zawodami przestawałem całkiem palić, bo palenie w okresie przygotowawczym jest dozwolone, ale jakby ściągają cię na kontrolę antydopingową z ringu po walce, wyszłoby ci, no to jesteś zawieszony, nie? Więc zawsze ten miesiąc miałem stopki i to mnie fajnie kontrolowało, ale jak przestałem amatorsko startować i już tylko zawodowo, no to nie było takich kontroli antydopingowych, nie? No to wiesz, no to zupełnie inaczej. A zwłaszcza mówię, to był ten okres już po walce, gdzie ja miałem przede wszystkim za mało lat, ja nie miałem pieniędzy na to. Stary, wiesz, jak ja miałem dychę, kumpel miał dychę, ale to jeszcze dychę trzeba było skołować, żeby gieta jakiegoś ogarnąć, nie? No to wiesz, no to albo we trzech, no giet na trzech, no trochę mało, nie? No to dobra, to mieliśmy dwie dychy, szliśmy, dyszka nam dobra, doniesiemy, nie? No to wiesz, wtedy jeszcze po 3 dyszki było, teraz już drożej, nie? A wiesz, a teraz mnie stać na to, nie? Że ja mogę sobie kupić nieograniczoną ilość i szkatułka była pełna, no to już nie brałem sobie, o, że tam lufka, dwie, żeby na loleczka, nie? Tylko, o, ten to mi się podoba, kruszę, palę. I wiesz, i to generowało jednak bardzo dużo złego u mnie, nie? No i stwierdziłem, że no, ja sobie nie pozwolę na to, nie? No i przewartościowałem sobie parę rzeczy i przestałem, nie? Ale nawet nazywasz to nałogiem już. Ale ja od zawsze nazywałem to nałogiem. Ja skumałem to w wieku, no może nie od zawsze, nie? Ale w wieku, nie wiem, 20 lat. No to będzie ponad 10 lat temu, jak to skumałem, że jak każdy, zwłaszcza, bo to mówię, jeżeli chodzi o palenie, nie? Bo to alkohol i wszystko inne, no to myślę, że tak nie ma. Ale najczęściej słyszałem to wśród uzależnionych, że ja mogę przestać palić, tylko ja nie chcę, ja lubię to robić. I ja też tak mówiłem, aż w końcu chciałem przestać sobie zrobić sobie stopkę i nie mogłem. Przychodził dzień i kolejny dzień i nagle ciśnienie tak zwane. I nagle, no kurczę, no fajnie byłoby. I nagle ktoś wpadł, a mam lolka z tego, nie chcę sam palić, palisz? No dobra, palę, nie? I wiesz, no miałem takie momenty w swoim życiu, że mówię, ja odcinałem się od wszystkiego i wiesz, i to też zaliczałem do takiego właśnie zwycięstwa nad samym sobą, nie? Że ja potrafiłem przez kilka lat w ogóle nie pić, nie tykać niczego. Jak zacząłem właśnie taką drogę mocno sportową, też w sumie przez moje takie, no może to nie była porażka osobista, nie, ale taki mocny akcent w moim życiu, ja rzuciłem alkohol totalnie, rzuciłem jaranie, szedłem do baru, ja brałem wodę i wiesz, jak to przypomniał, o, siema, kubek, dawaj, bania, pijemy, a ja mówię, nie. Wiesz, na mnie patrzyli naprawdę, wiesz, no jak to, no, nigdy tak nie robiłeś. Ja mówię, nie piję, nie chcę mi się. Mijał miesiąc, dwa, trzy, wiesz, mówię, no, co się z tobą dzieje, stary, ty chory jesteś? Ja mówię, nie mam ochoty pić, nie? I wiesz, a ja wtedy mocno sport i dlatego też ci mówiłem na początku, że no, według mnie sport uratował mi życie wiele razy, bo mogłem iść dalej w ten życiowy melanż. Okay. A ja powiedziałem, że idę w sport i tak się zaparłem w to, że wiesz, że kilka lat nie ruszałem niczego. I wiem, że mam w sobie tą moc, że nawet gdybym był w naprawdę ciężkim gnoju, no to dałbym radę z tego wyjść. To tym bardziej uzasadnione wydaje się pytanie do ciebie,
czy trawa powinna być legalna? Bo wydaje mi się, że dużo ludzi jednak neutralizuje to, że można wpaść w ten nauk. Myślę, że powinna być legalna. Ja jestem za legalnym. Ale trzeba być świadomy, że to jest nauk. Fajki to też nauk. Mhm. No tak, tylko dużo ludzi o tym zapomina no i raczej chodzi... wychwala tą tak, trawę. Świadomość, tak, świadomość. Wiesz co, dla mnie jest bardzo dużym problemem, że od jakiegoś czasu, nie pamiętam dokładnie od ilu lat, nie, ale kiedyś tego nie było, ale od dłuższego czasu jest bardzo duży, bardzo mocny hype na narkotyki w muzyce, na narkotyki ogólnie w mainstreamie całym, że ludzie wybijają się na narkotykach i wiesz, i wychwalają, że jakie to nie jest zajebiste. Nie, no, no, nie twórzmy, wiesz, spaczonego myślenia młodym, nie? Spoko, rozumiem, w ograniczonym stopniu na imprezie alkohol, jakieś tam... Nawet powiem, że nawet twarde narkotyki są okej, jeżeli mamy nad tym kontrolę. Jeżeli my wiemy, że to jest po to, żeby się pobawić. A nie, że wiesz, że wpadasz na imprezę i tam ktoś co 15 minut idzie do kibla. Ty, no spoko, ja rozumiem, szczurek, jeden, dwa na całą imprezę. Spoko, okej, nie? Ale jak ktoś, wiesz, w ogóle nie ma go w towarzystwie, tylko co 10 minut idzie do kibla, słabe, nie? I tak samo ze wszystkim. Wszystko dla ludzi, nie? Ale dla ludzi mądrych. Tak, tylko pomyśl sobie, że to jest takie trochę z piciem. Jest niewiele osób, które napiły się dwóch kieliszków wódki albo jednego drinka i powie, dobra, to już na dzisiaj mi tyle wystarczy, bo tak naprawdę chciałem tylko posmakować, tak, a, to nie, się zgadza. A nie chciałem po prostu się odciąć od rzeczywistości. Ty też miałeś taki jeden moment w życiu, który wydaje mi się, że jest przełomowym momentem w twoim życiu. To jest to wtedy, kiedy byłeś przez półtora miesiąca na krakowskim AWF-ie. Z akademika cię wyrzucili i miałeś tam problemy osobiste. Tam postanowiłeś tak. właśnie, że rzucisz wszystkie używki i tak, idziesz tak. w sport. To, co się wydarzyło, właśnie brzmi jak punkt zwrotny w twoim życiu. To co się tam tak naprawdę wydarzyło? Zaczynając od w ogóle całego wyjazdu do Krakowa, bo ja już wcześniej chciałem tam parę innych rzeczy ogarnąć, a w ogóle chciałem iść do Krakowa, do Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej, ale właśnie miałem ten wyrok, nie mogłem, więc zrobiłem ratownictwo medyczne w Rzeszowie. No i wtedy na zakończenie tego ratownictwa stwierdziłem, dobra, no to spełniam marzenia, idę w stronę sportu dalej. I poszedłem na ten krakowski AWF z myślą studencką i z myślą sportową. Mhm. Ja sam jestem do tej pory w szoku, jak ja to ogarniałem, bo byłem w tym akademiku i ja przez te półtora miesiąca, ja byłem już chyba zwolniony z dwóch czy trzech przedmiotów z egzaminów. Bo ja systematycznie, była pierwsza szkoła, gdzie ja naprawdę chciałem się uczyć. Ja wracałem po zajęciach do akademika, najpierw jedzonko, dwie godziny nauki, a później melanż. Albo ewentualnie trening, a później melanż. Nie? Także naprawdę mocny melanż cisnąłem. No ja wtedy też byłem z kobietą, którą poznałem właśnie na ratownictwie medycznym, w jednym akademiku mieszkaliśmy, ona się wtedy podjęła studia w Sosnowcu, tak, w Sosnowcu. Więc taki związek na odległość, pierwsza taka powiedzmy próba charakteru była nasza, próba tego związku. No i moja kobieta zaszła w ciążę. No i się zaczęło. No ja postanowiłem dużo pozmieniać i tak dalej, rzuciłem, znaczy to tak, najpierw odjebałem w akademiku, wszedłem z drzwiami do pokoju, po którymś melanżu. Szkoda, że nie mam tego zdjęcia, normalnie dziura cała, nie, bo akurat nie, mój współlokator wtedy wyruszył gdzieś, a ja sobie przez półtora miesiąca nie dorobiłem kluczyka, nie, no bo nie miałem czasu. No to, a byłem pewny już, wiesz, pamiętam tą akcję, już taki mocne halo miałem w głowie i coś mi się ubzdurało, że kumpel siedzi w pokoju, a nie chce mi otworzyć, nie? Mm-hmm. No to wiesz, to przeszedłem przez drzwi. No i rano się obudziłem, nie? I sprzątaczka i jakiś tam gość, nie? Tak mnie budzą. Ty już tu nie mieszkasz. Co? I dopiero później zdałem sobie sprawę, co ja odjebałem, nie? Jak zobaczyłem te drzwi. No i to się wszystko tak nałożyło, nie? Bo wtedy moja kobieta oznajmiła mi, że jest w ciąży, więc no, to takie mocne perturbacje się zaczęły dziać u mnie. No i stwierdziłem, spoko, nie? Nie będę już takim gnojem. Mam dla kogo żyć, nie? Mam dla kogo coś robić. I tylko finał tej historii jest taki, że bardzo szybko okazało się, że
ta moja kobieta, znaczy nie, najpierw okazało się, najpierw było tak, że moja kobieta poroniła, straciliśmy to dziecko, no a później, wiadomo, młodzi nie doszli rodzice, się bardzo mocno to wszystko popierdoliło między nami, no i się rozeszliśmy, nie, no i wiesz, no i był gnój, nie, no i ja wtedy odjebałem melanż mocny i w domu też narobiłem mocnej bidy, no ale rodzice wtedy bardzo mocno mi pomogli, nie, właśnie też był taki moment, że wiesz, że rodzice stanęli na wysokości zadania, porozmawialiśmy mocno i wtedy obiecałem, że to był jeden, jedyny melanż, który odjebałem i już więcej tego nie zrobię, biorę się za siebie, nie, no i wziąłem się za siebie. No wtedy wróciłeś do swojej rodzinnej miejscowości i zacząłeś pracę jako ratownik medyczny, tak? Dokładnie, tak. No. To też musiałeś chyba się długo zbierać psychicznie z tego wszystkiego. Zbierałem się długo, ale nie pokazywałem tego. No nie wyglądasz na gościa, który pokazuje emocje, raczej wydaje się. Strasznie, kurczę, wiesz, teraz też bardzo dużo moich bliskich, znajomych zaczyna widzieć, nie? Już to, że zaczynam się powoli otwierać do nich, tak dalej. Od dziecka tak miałem, że ja nigdy nikomu nie potrafiłem się, wiesz, jakby wytłumaczyć z mojej słabości, z mojego problemu, bo jakby nie widziałem w nikim oparcia i... Znaczy, no dziwne, nie? Że nie widziałem w rodzicach oparcia, no, nie? Ale... Szczególnie po tym, co opowiadasz, jak przez całą twoją drogę byli obok ciebie. Tak, tak, dokładnie, nie? Ale wiesz, no teraz jestem tego świadomy, ale nigdy nie miałem, tak no mówię, tak miałem przeświadczenie, że nie mam w nikim oparcia i jak ja tylko pokażę komuś swoją słabość, to oni to wykorzystają, nie? A jakie masz demony? Demony? Mhm. Trochę nawiązywałeś w jakichś wywiadach do tego, że ty masz swoje demony. Tak, no ale to jest życiowy melanż, nie? Ale boisz się, że mógłbyś w niego tak wlecieć, bo coś się wydarzyłoby? Nie. Nie boję się tego. Bardziej boję się tego, że w momencie, kiedy jakby zrobiłbym sobie przerwę od normalnego lifestyle'u i bym sobie poszedł ten melanż, tak wiesz, powiedzmy planowany na miesiąc, nie? No to straciłbym to, co zbudowałem, nie? Straciłbym rodzinę. Dobrze to brzmi, planowany melanż. Wiesz, bo... No dziwnie to brzmi, tak, ale no, no wiesz, jest taki czas, że przygotowuję się do walki i potrafię trzymać reżim, aczkolwiek to też nieraz pękało, że tam tydzień przed walką potrafiłem polecieć w balet, przestać trzymać dietę i tak dalej, więc, ale ten reżim przed walką zawsze był taki, że wiesz, że pilnowałem się, a po walce no, przychodził czas na zabawę, nie? No i dlatego mówię o tym planowanym melanżu, że może mnie tak ponieść, że ja no, stracę to, co zbudowałem do tej pory, nie? Więc, a zwłaszcza biorę pod uwagę moje całe życie, że no ja raz na jakiś czas lubię coś odpierdolić, nie? I w tym melanżu mogłoby być coś głupiego, nie? Że, no, no nie wiem, co ja mógłbym zrobić wtedy. No może nie tyle, że pobić kogoś, nie? Ale no choćby nawet. Ktoś by, wiesz, no, mnie zaczepił, by zaczął mnie napierdalać, no wyjebałby mu bułę, spadłby głową na krawężnik, no i bym kurwa poszedł siedzieć, stary. No jak ten gość, któremu podłożyłeś nogę i złamał sobie obojczyk i no, coś no, jeszcze, nie pamiętam. No, łokieć i obojczyk, no, właśnie. No wiesz, no znaczy, no wiesz, to najlepsze, że ja wtedy byłem 100% trzeźwy, nie? No jedyny złożyłeś zeznania tego samej nocy, tak, no bo właśnie tak, byłeś... Dokładnie, byłem trzeźwy, nie? Zobacz, ale może to jest tak po prostu, że nie można być cały czas takim twardym i dlatego to puszcza. I tak samo jakbyś cały czas w życiu chciał trzymać gardę, jednak te ręce nie wytrzymają tego cały czas. Może tak być, ale wiesz, też ciężko rozbić ten pancerz. Tylko ty jesteś w stanie to zrobić. Wydaje mi się. Od środka, nie? Tak samo jak to się mówi o głowie, nie? Mhm. Ona na ściskanie od zewnątrz jest bardzo mocna, ale od wewnątrz ona szybko by pękła. No, bo wydajesz się jednak zupełnie bez tego już tej zbroi. To jesteś takim normalnym, zwykłym gościem, który wydaje mi się, że po prostu czasami w duszy hamulec, bo właśnie boi się sam swoich słabości bardziej niż ktokolwiek inny na zewnątrz. Nie? No tak też może być momentami. Pogadaliśmy tutaj o wielu rzeczach, a jest coś takiego, czego naprawdę żałujesz? Że zacząłem jarać trawę tak szybko. To musiało być chyba naprawdę szybko. 14 lat miałem, jak pierwszą lufkę zapaliłem. No to bez kitu szybko. No. I to poszło... Pamiętam jak dziś. Cały proces, całą banię moją, wszystko pamiętam, nie?
No i wtedy poleciała, nie? No i, no i tego żałuję, nie? Że, że rzeczywiście to było zdecydowanie za szybko, bez świadomości. Spełniłeś na dzisiaj swoje oczekiwania wobec samego siebie? Nie. A czego ci brakuje w nim? Nie wiem, ale nie czuję się spełniony jeszcze. Ale widzisz, może tak, może jesteś w stanie sobie wyobrazić uczucie spełnienia? Nie wiem, stary, bo ja... Ja się śmieję, że o marzeniach trzeba mówić głośno, ale trzeba być ostrożnym. Bo jak głośno o nich mówisz, to się szybko spełniają. Jak zdobyłem pierwszy tytuł mistrza Polski, to powiedziałem w pewnym wywiadzie, w moim pierwszym wywiadzie, że będę mistrzem świata. Dwa lata później byłem mistrzem świata. Jak wróciłem do prowadzenia social mediów, bo to wiesz, był tam jakiś czas, że prowadziłem, później przestałem prowadzić i wróciłem do prowadzenia social mediów, jak układałem z moim kolegą, takim dobrym przyjacielem moim, układaliśmy cały plan oraz jeszcze jednym ziomeczkiem, który jakby specjalistą w socjali, układaliśmy plan na mój powrót, to ja powiedziałem sobie, że ja w rok będę przekroczę 100 tysięcy obserwujących na Instagramie. Już mam 107. Mhm. Minął ponad rok. Ja powiedziałem sobie, że w sumie to nie jest głupi pomysł wejść we Free Fighty, ale wejść tam z normalnością. Ale w pierwszej kolejności w sumie to chyba najlepiej byłoby stać się trenerem któregoś zawodnika z Free Fightów. Miesiąc później, czy tam dwa miesiące później odezwał się do Michelli. A później następstwem tam były te perturbacje z Denisem i sam stałem się Free Fighterem, nie? Więc no, znaczy, no dobra, Free Fighterem stałem się. Więc no kurczę, co sobie nie powiem głośno, no to wiesz, no to się spełnia, nie? Więc dla mnie to jest taki fenomen, nie? Aczkolwiek bardzo dużo takich rozmów miałem z moją przyjaciółką, która bardzo jakby zmieniła moje podejście do świata. Ja przede wszystkim nienawidzę, gdy mierzy się ludzi jakby wartościami policzalnymi. Nienawidzę wartości policzalnych. Nienawidzę, czy ktoś kogoś mierzy pieniędzmi, tym, co ma i tak dalej. A zrozumiałem to, gdy jako dorosły człowiek właśnie na polecenie, na prośbę Ani, przeczytałem drugi raz książkę Małe Książę. Czytałeś jako dorosły facet? Tak. Zupełnie inaczej zacząłem postrzegać świat, stary. Taka prosta książka dla dzieci, nie? A przeczytana przez dorosłego, no zupełnie inaczej. Właśnie tym bardziej uważam, że to jest książka dla dorosłych. Tak, no naprawdę, sztos. Kurczę, no, światopogląd mój się tak bardzo mocno przewartościował i uważam, że pieniądze i te wartości policzalne są ważne, ale nie mogą być miarą sukcesu. I nigdy nie będą. No. Mi się bardzo podoba taki fragment tej książce, gdzie jest taki dialog, że pamiętaj, że bierzesz odpowiedzialność za wszystko, za co oswoisz. Tak, dokładnie. I powinniśmy o tym pamiętać, nawet właśnie interpretując to w perspektywie drugiego człowieka, którego mamy obok siebie, że tak, jeżeli go mamy dzisiaj obok siebie, to bierzemy odpowiedzialność za to, co on czuje względem nas i to, tak, kim jesteśmy dla niego. A jakie miałeś marzenia względem swojego nawet życia rodzinnego? Może takie miałeś marzenia, jak byłeś dzieckiem? Znaczy mi się marzy, do tej pory mi się marzy mieć wiele dzieci. Znaczy od dziecka, nie wiem czemu, ale zawsze chciałem mieć czworo dzieci. To jest bardzo trudne, ja wiem o tym, nie? Teraz już jako facet wiem, że to jest bardzo trudne, nie? Moja Sylwia w ogóle, my mamy jedną córeczkę, którą kochamy ponad życie, nie? Moja Sylwia nie chce mieć kolejnych dzieci, nie? Więc mówiąc się śmieje, to się gryzie ze mną bardzo mocno, ale akceptuję to. No bo Sylwia jest dla mnie też najważniejszą osobą na świecie i akceptuję jej pragnienia, akceptuję to, że ona nie czuję tego, co ja, że ona nie chce mieć wielu dzieci, bo ja też wiem, że ja nie jestem facetem, który potrafi się zająć tymi dziećmi tak, jak powinienem. Zwłaszcza bardzo dużo perturbacji też, chociażby przez nałogi było, że mnie dużo w domu nie było. Ja wiesz, po pierwsze co chwilę wyjazdy, co chwilę walki, co chwilę gdzieś tam, to też dużo mnie w domu nie było i przez to ta nasza relacja mocno cierpiała. Przy jednym dziecku, a co by było, gdyby było czworo dzieci?
To jest skala niepoliczalna. O tym rozmawialiśmy chwilę wcześniej. Tak. Aczkolwiek to jest też kwestia taka, że wiadomo, no, z czasem jedno dziecko jakby pomaga przy następnym i tak dalej, więc no wiesz, no nie da się jakby, no da się, nie? No, teoretycznie da się, wiesz, że rok po roku jest dziecko, ale no to jest praktycznie niemożliwe, tylko mówię, mi się od dziecka marzyło, żeby każde moje dziecko miało brata i siostrę. No więc łatwy rachunek, 2 plus 2, nie? Więc, więc wtedy jest git, nie? Ale teraz jakby nie mam tego, że wiesz, że to musi być, nie? Jeżeli będę mieć jeszcze jedno dziecko, to zajebiście. A jeżeli nie będę mieć, no to no też spoko, wiesz, no już nauczyłem się jakby przyjmować życie takie, jakim jest. I potrafię się nim cieszyć. Cytując. Co piękne. Zawsze potrafiłeś chodzić na kompromisy? Nie. To kiedy się tego nauczyłeś? Jakiś czas temu. Niedawno. Znaczy, w niektórych kwestiach potrafiłem iść na kompromis. Zwłaszcza z ludźmi, na których mi nie zależało. To też dziwne. Że gdy zależało mi na kimś, i im bardziej mi na nim zależało, tym mniejsze kompromisy były. Uważałem, że kompromisem będzie, gdy zrobimy coś po mojemu. Łaskawy. Tak, że albo oddawałem komuś pole manewru w mało znaczącej dla mnie kwestii, ale w tej dla mnie bardzo znaczącej kwestii ja nie oddawałem pola. To musiało być i tyle. Teraz staram się już powoli to zmieniać. No, wiesz, no, rodzina bardzo dużo uczy. Stary, kurczę, będąc dzieciakiem, to ja nie rozumiałem tego. Co przechodzili moi rodzice, mając takiego skurwysyna jak ja, nie? Naprawdę, byłem ciężkim dzieciakiem. Tak teraz, jak patrzę na moją córeczkę, nie? To wiem, że to moja Sylwia tak często mówi do mnie, nie? Że weź przestań mówić, że to będzie mały demon, ale ja już to widzę, że ona ma te same kurwiki w oczach, co ja miałem kiedyś. Że ona, zresztą ona też jest tego samego znaku zodiaku, co ja, jest rakiem. Mhm. Też urodzona w lipcu. No tak, tak widziałem. Więc chciałbym, żeby było inaczej, owszem, nie? Ale no wydaje mi się, że to będzie też niezłe ziółko i karma wróci. Tak. Mama zawsze mi to powtarzała, że jak już były takie mocne, trudne momenty, to mówiła, zobaczysz, kurwa, dziecko twoje, dzieci ci po stokroć wynagrodzą to, co ty nam robiłeś, nie? I chyba tak może być. Też miałeś taki moment, cytując ciebie, że zachłysnąłeś się swoją zajebistością. Jak to u ciebie się objawiało? To było kilka takich momentów w życiu. Znaczy się, to było na przykład właśnie ta pierwsza moja taka najsławniejsza i największa solówka, nie? Właśnie z tym dwumetrowcem, że rzeczywiście go znokautowałem, wszyscy się cieszyli, no to wiesz, no to jak ma się szacun na poważanie w całym mieście, to się tak chodzi, nie? I wiesz, i taki byłem, może to też nie było tak, że wiesz, że ja chodziłem napuszony i każdego traktowałem z góry, ale miałem takie przebłyski, nie? Tego właśnie wybujałego ego, nie? Że ja przez długi czas nadal miałem niską samoocenę, ale przez to, że chciałem pokazywać, jaki ja to nie jestem pewny siebie, no to sam też często przecząc sobie robiłem albo mówiłem jakieś tam głupie rzeczy do kogoś i traktowałem go z góry, nie? Ale jak ktoś miał na tyle, powiedzmy, rozwagi w sobie, że mi powiedział, Mati, uważaj, bo ja widzę, że ty się zmieniasz. I ja oczywiście udawałem, no wypierdalaj, nie? A później wracałem do domu, sobie myślę, nie, no faktycznie, kurczę, może mieć rację, nie? Że cieszę się, że w moim otoczeniu miałem ludzi, którzy potrafili mnie zawsze stonować i powiedzieć mi, że to nie tędy droga, nie? Że pewność siebie to nie jest chodzenie, kozaczenie, puszenie się i pokazywanie, jakie to ja nie jestem zajebisty, nie? Pewność siebie to jest po prostu coś, że wiesz, ale nie musisz tego pokazywać. Fajny cytat dzisiaj przeczytałem, że pszczoła nie musi muchom udowadniać, że miód jest lepszy od gówna.
No to jak już rozmawiamy o gównie, to jak walczysz w High League'u teraz, to czasami masz poczucie wstydu i zażenowania, jak musisz słuchać niektórych osób? Nie. Ani trochę. Śmieszy mnie to czasem. Wiesz, no... Czasem. Tak, no wiesz, nieraz jest tak, że rzeczywiście sobie pomyślę, że no mógłby gość troszeczkę to lepiej słowa ubrać, albo mógłby trochę się powstrzymać, ale akceptuję to. Muszą być ludzie dla kontrastu. Muszą być wybitnie mądrzy, mhm, i są wybitnie głupi. Wybitnie spokojni, wybitnie narwani i tak dalej, wiesz, no... Zwłaszcza freak fighty, to jest bardzo mocne skupisko właśnie, mhm, tych kontrastów. I wydaje mi się, że no, no po prostu tak chyba musi być, wiesz, a zwłaszcza gdy włącza się kamera, to ja też nie omieszkam się wtedy, gdy włącza się kamera, żeby jeszcze trochę bardziej podkręcić. Staram się to tonować i staram się robić to ze smakiem i jakimś tam przekąsem. Ale wielu ludzi nie ma hamulca i jadą do oporu. Tak, ale to taka droga jak ta historia z twoją drogą, że ona się bardzo szybko kończy i zazwyczaj nie dojeżdżasz do mety, tylko wykoleisz się gdzieś po drodze. No ale bo... co mnie interesuje samochód, który właśnie wpadł do rowu, a ja już jestem 200 metrów dalej. Jesteście na tej samej trasie i No tak, ale gdyby był przede mną i gdyby się wpierdolił do tego rowu i komuś by się stała krzywda, no to ja bym podszedł i bym sprawdził, czy gość żyje. Jak żyje, to dobra, siadam w auto, jadę dalej. Wiesz, ja teraz... Do tej pory i zawsze tak miałem, że gdy widzę, że leży ktoś nawet najebany, ja podejdę nogą, widzę, że jest zażygany dalej nogą albo ręką, mordo, żyjesz? Położę go w pozycji bocznej bezpiecznej i pójdę. Albo jak ktoś jest z boku i mówi, no już karetka jedziesz, coś, ale ja się zainteresuję, ja zawsze zapytam. No jako ratownik medyczny to chyba musisz, nie? Według litery prawa. Jest... Tak, tak, ale wiesz, no ja nie robię tego z obowiązku, no, ja to rozumiem. Robię z człowieczeństwa, bo rozumiem. Uważam, że tak powinno być. I ja też jak robię szkolenia dla, no już teraz bardzo rzadko, ale jak mi się zdarza robić szkolenia dla ludzi, dla cywilów z pierwszej pomocy, to mówię, no nie bójcie się, mówię, no podejdź, kopnij go. Jak ci odjęknie, znaczy, że żyje. A jak nie odjęknie, no to weź sprawdź tutaj, mówię, co ci to szkodzi. Mi się też podobało jak to, że robisz treningi dla inwalidów bokserskich. Mm. To też bardzo, bardzo fajna rzecz. Zaczęło się to w Poznaniu. Jak poznałem tam Sebę Górniaka, który właśnie sam jeździ na wózku, jest, no, ja się mówię, kulawy. Jest kulawy, jeździ na wózku i no i tam właśnie też za sprawą trenera kadry narodowej, mm, naszego Radka Laskowskiego powstała grupa, coraz więcej zaczęło się dziać. No jak przeprowadziłem się do Rzeszowa, no postanowiłem, że też coś takiego zrobię, bo to naprawdę ci ludzie przychodzą, przyjeżdżają na treningi, żeby trenować. Mhm. Oni się cieszą tym. Oni są naprawdę sprawni. To są kurwa goście, którzy... No i w sumie dziewczyny. U nas Ola ma chyba 11 lat, najmłodsze. I przychodzą i cieszą się z tego, że działamy. I dla kogoś, kto stoi z boku, nie, też... Bo niektórzy tak mogą powiedzieć, że to może być dla nich uwłaczające. I też z drugiej strony mogą mi mieć za złe, że ja sobie nieraz żartuję z nich, nie? I mówię, dobra, to wstajemy i biegamy wokół sali, albo no to jeszcze rundka skakanki przed nami, wiesz, no takie głupie żarty, mhm, wiesz, ale oni to rozumieją, że to jest na rozluźnienie atmosfery. Ktoś z boku stoi, no to myśli, kurwa, nie dobrze, oni leżą na tych wózkach, pokrzywdzeni przez los, przez życie, a ten jeszcze sobie żarty robi, nie? Albo w ogóle samo to, że oni, mhm, trenują, to dla niektórych jest uwłaczające, nie? Wydaje mi się, że dla nich to jest właśnie dobre, że ty z tego żartujesz. Znaczy uważam, że jeżeli przychodzą na to, to dla nich sposobem na właśnie taką normalność jest to, że traktuje się ich normalnie. Tak, no ja ich traktuję w 100% normalnie. Nic strasznego raczej. Wydaje mi się, że ktoś, kto może mieć pretensje dopiero wtedy, kiedy ktoś tego nie rozumie, a to jest jego problem, a nie tak. tej grupy. Wiele osób i myślę, że zdecydowana większość osób, która jeździ na wózkach inwalidzkich, jeździ tam z własnej głupoty. To też. No sam jeździsz motocyklem, więc wiesz jak jest. Motocykl, woda, bo na główkę skaczą i tak dalej. Jest mały odsetek ludzi, którzy no rzeczywiście w tych wypadkach komunikacyjnych, mm-hmm, byli tymi poszkodowanymi, nie? Że to oni nie zawinili albo po prostu przez chorobę jeżdżą na tych wózkach. I znaczy, ja nigdy nie patrzyłem w statystyki, mm-hmm, ale wydaje mi się, że zdecydowana większość to ludzie, którzy popełniali swoje błędy i dlatego skończyli na wózku.
No ja się nie interesowałem nigdy, no ale ty z nimi obcujesz, więc zakładam, że też znasz w jakiś pewnie sposób ich historię. Znam część ludzi właśnie, nie? Więc wiesz, też sam siadam na wózek i też nieraz z nimi robię trening, jeżdżąc na wózku. Uczyłem się balansu, uczyłem się paru rzeczy i wiesz, no chłopaki przywieźli mi, bo też często z opiekunami swoimi przyjeżdżają, nie? I przywieźli mi też wózek i robiłem cały trening z nimi. Ja też staram się cały czas rozwijać w tym kierunku. Ja na początku nie miałem bladego pojęcia, jak ten trening prowadzić, jak to ma wyglądać, ale teraz staram się coraz, wiesz, to kolejne nowe rzeczy wprowadzać, jakieś tam zupełnie inne atrakcje. I to funkcjonuje fajnie. Mnie to cieszy i tak samo ich. Wydaje mi się, że to kawał dobrej roboty. Oglądasz jakieś inne sporty walki? No jednak wywodzisz się z karate, kickboxing, boks. Coś oglądasz? Bardzo mało. Ja w domu mam telewizor w sumie tylko po to, żeby czasem pooglądać coś na YouTubie, włączyć czasem bajki dziecku i pograć na konsoli w FIFA. Telewizji w ogóle nie mam. Mm-hmm. Nie chciałem. No, mówię, tylko mam podpięty internet i czasem używam. Bardzo rzadko ja w ogóle oglądam galę sportu walki. Myślisz, że w Polsce będzie jakiś taki bokser, zresztą przed rozmową rozmawialiśmy o Szpili. Teraz wydaje się, że jest trochę posucha w tym świecie bokserskim, albo ja niczego, nic się do mnie nie przebiło. Jeżeli nie zepsują w Polsce, mam nadzieję, że nie. Jeżeli nie zepsują w Polsce, to jak ładne nadzieje w Mateuszu Bereźnickim. Jest to w ogóle już wielokrotny mistrz Polski seniorów, z którym ja już dwa razy przegrałem na mistrzostwach Polski amatorskich i naprawdę jest fenomenalny, ma mega warunki fizyczne, jest wysoki, szybki, lotny na nogach, to zupełnie walczy nie jak Polak, nie? To jest najlepsze, że ma zupełnie inny styl niż wszyscy Polacy i jeżeli nie zepsują go, no to naprawdę wróżę mu dużą karierę, ale no mówię, to jest jeden najważniejszy warunek, bo uważam, że Polski Związek Boksu powinien być zmieniony totalnie, od A do Z. Cały system szkolenia bokserskiego w Polsce powinien być zmieniony od A do Z. Ja widzę na każdej sali, już jako świadomy zawodnik, widzę jaką... Kurczę, trudno to nazwać jako amatorkę, nie? Bo amatorski sport to amatorski sport, nie? Ale jak my zawsze to mówiliśmy, starajmy się być profesjonalni w tym naszym amatorstwie. Tak tutaj naprawdę na każdej sali chodzi o to, żeby sprzedawać karnety, a nie po to, żeby uczyć ludzi sportu walki. I to jest, wiesz, to jest ten fenomen, że rzeczywiście bardzo mało jest takich szkółek, gdzie przede wszystkim jest wykwalifikowany trener, który wie, na czym to polega, wie, jak zaplanować całe przygotowania. Po drugie, przychodzą zawodnicy, którzy potrafią zaufać i trenerom, i którzy chcą w życiu osiągnąć coś więcej niż tylko pojechać na Mistrzostwa Polski. Pojechać, ja nie mówię wygrać, pojechać. I no i trzecia rzecz to no, finanse. Każdy amator, średniej klasy amator, chce już być zawodowcem, bo chce zarabiać na sporcie pieniądze. A u nas w amatorce nie ma. Ja trzy razy byłem mistrzem świata w kickboxingu, w ministerialnym sporcie, ja nierazu nie dostałem stypendium. Bo też było za mało zawodników, jednego brakowało, nie? Tak, tak. Jednego, raz dwóch, raz chyba tam czterech, nie? Ale wiesz, no dobrze, że udawało mi się tutaj na Podkarpaciu uzyskiwać stypendium od od wojewody? Z Urzędu Marszałkowskiego. Ile to było? Maksymalnie, ile je dostałem, to było 450 zł miesięcznie brutto. Czyli 383 coś miesięcznie. No to pokazuje, jaki to jest problem tej całej zabawy. Też w swoich wywiadach mówisz o młodych ludziach. Uważasz, że jest pewnego rodzaju kryzys męskości? Tak. I czym twoim zdaniem on się objawia? Czym się objawia? Kurczę, trudno mi to tak nazwać, ale po prostu te dzieciaki są cipowate. Wiesz, ja też obracam się bardzo mocno w kręgach ludzi, którzy uprawiają sport, którzy uprawiają sporty walki, więc widzę, że jednak jest ten narybek tych dzieciaków, tych chłopaczków, którzy
chcą być prawdziwymi facetami, którzy chcą być mężczyznami, którzy chcą być sprawni, którzy chcą potrafić. Ja też nie chcę, żeby to była miara męskości, że ktoś potrafi walczyć, nie? Mm-hmm. Ale jeśli chodzi o te dzieciaki, że oni chcą być sprawni przede wszystkim i oni chcą w życiu coś osiągnąć. Teraz dzieciaki jedyne, co chcą osiągnąć, to być fajnym internetowcem, chcą być albo youtuberem, albo kimś tam. Okej, spoko, ale nie zapominajmy o tym, że my jesteśmy mężczyznami i chcemy, żeby nasze dzieci też były facetami, ale tu tkwi problem moim zdaniem w rodzicach, bo to dziecko nie wie, jak ma patrzeć na świat, to rodzice tworzą jego światopogląd. Ja się cieszę, że mój ojciec wytworzył we mnie ten światopogląd sportowca, gościa, który daje zawsze radę, który nie da za wygraną, który po prostu ma marzenia i dąży za wszelką cenę do spełnienia tych marzeń, bo pokazywał mi te wszystkie filmy o Rockim, o Rambo, o Jean-Claude Van Damme, o Bruce Lee i wszystkich innych filmach, które potrafiliśmy wspólnie oglądać całą rodziną i ojciec wytykał te wartości. Nie mówi, popatrzcie, mówi, to jest piękne w tym filmie. Potrafił zwrócić uwagę na to i rzeczywiście też przekładał to na swoje życie. Mnie stania na rękach nauczył mój ojciec i robienia pompek, stojąc przy ścianie, pompki na rękach, nie? Ojciec mnie tego nauczył i wielu, wielu innych rzeczy. To ojciec mi pokazał, jak robi się salto w tył. Znaczy, nie pokazał mi fizycznie, ale mówił, patrz, tu jest zdjęcie jeszcze z za młodych lat, zdjęcie, dwa zdjęcia, takie jakby klatka po klatce, jak robi salto w tył, nie? Ja mówię, popatrz, widzisz, ja robiłem. I ja zapragnąłem wtedy robić salto w tył i wiele, wiele innych rzeczy. Ojciec dawał mi, wiesz, pokazywał tą drogę i kierował mnie. A teraz rodzice nie mają czasu. Ja też przez to, jak powiedzmy ten ostatni czas się staram zmieniać, widzę właśnie, że to ja mojemu dziecku pokażę drogę. Jeżeli ja mam w domu zainstalowany drążek w salonie i na tym taśmę TRX, bardzo rzadko tego używam, bo zawsze trenuję gdzieś tam na sali. Ale jak jestem w domu, podciągam się na drążku, no to moja córka nie daje mi żyć. Jedną serię robię ja, drugą serię wyciągam ją i ona się podciąga, wiesz, ja jej pomagam, nie? Ja robię coś na TRX-ach, ona już mnie, tata, odejdź, i teraz ja. I ona próbuje coś tam. Nieważne, że ona nie umie, nieważne, że to jej nie wychodzi i robi to wszystko po swojemu, ale ona widzi we mnie autorytet. Ja to wtedy, to, rzeczywiście to... Taki flashback jest od razu dzieciństwa, że ojciec mi to samo pokazywał. Dlatego ja właśnie w tą stronę poszedłem. Najważniejsze tego nie zepsuć, żeby jednak dziecko cały czas widziało w tobie ten autorytet. To jest wieczna praca. I jeszcze wracając do tego, co pytałeś wcześniej, czy ja mam jakiś tam swój limit, że ja w końcu powiem dość, nie? Tak właśnie też rozmawiając z moim przyjacielem o tym, gość zaczynał od sklepu stacjonarnego z elektronarzędziami, później jak powstało Allegro, zaczął na Allegro sprzedawać. Pamiętam na początku, jak mówił mi, że jego nie stać, żeby zapłacić 350 zł miesięcznie na ZUS. Wtedy jeszcze ZUS 350 zł kosztował, nie? Teraz gość jest milionerem. Naprawdę jest milionerem. Bo tak to wszystko rozkręcił. I on cały czas mówił, Mati, ale ja... Nie potrafię, mówi tak, zaczynać. Ja cały czas osiągnę cel i narzucam kolejną presję, żeby robić coś więcej. Z detalu przeszedłem na hurt, ale w sumie detal też został. I teraz z hurtu przeszedłem na produkcję. I mówi, a jeszcze trochę ja wybuduję, mówi, swoje magazyny i swoją halę produkcyjną. Mówi, na razie, bo całkiem niedawno wszedł, na razie Chińczyki, mówi, dla mnie produkują moje spawarki. I mówi, ja otworzyłem się już na rynek niemiecki. Mówi, a jeszcze trochę? I mówi, ja w Rzeszowie. Mówi, już działka jest. Mówi, na początku to miała być inwestycja na 2-3 miliony, a teraz 10 będzie mało. I mówi, i ja to zrobię. I mówi, cały czas mówi, wiesz jak jest. Ja to obrazowałem tym jeszcze kiedyś, jak tak mówiłem o swoich celach, że gdy chcesz zdobyć szczyt jakiejś góry, to go nawet dobrze nie widzisz, bo ci chmury go zasłaniają. W końcu po trudach zdobywasz ten szczyt. Jesteś nad chmurami, nie? I nagle cieszysz się, że zdobyłeś ten szczyt, bo to jest spełnienie marzeń, nie? Ale nagle rozglądasz się, patrzysz, ale tam jeszcze jest wyższy szczyt, jeszcze tam jeszcze wyższy i tych szczytów jest o wiele więcej jeszcze wyższych. No i wtedy pragniesz zdobyć te kolejne, więc wtedy może być zjazd w dół, ale później znowu wspinaczka. Czyli dzwoni dzisiaj do ciebie Kabul
i mówi: słuchaj, Mateusz, bo w sumie mam pomysł na walkę w KSW dla ciebie. Biorę. To tylko pytanie, jak dogadamy się w kwestiach kontraktowych. Mhm. Bo też wiele ludzi nie rozumie, na czym polegają kontrakty. To są umowy cywilnoprawne. Wiesz, a zwłaszcza młodzi ludzie nie mają pojęcia i sobie, wiesz, oglądając te free fighty wszystkie i sobie, a bo ten walczy tutaj, to niech sobie pójdzie tam zawalczyć, bo tak, ale on nie wie, że to jest okraszone wszystko zakazami, że to są kary finansowe i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ci na górze muszą się najpierw dogadać i wtedy my jako zawodnicy możemy pójść w to. Ale jeżeli byłaby tego typu okazja, idę w to. Ja walczyłem w boksie amatorskim, w kickboxingu amatorskim, walczyłem wcześniej, wiadomo, w karate, walczyłem w boksie zawodowym, w kickboxingu zawodowym, nie tylko w formule full contact, w sumie w mojej królewskiej formule full contact walczyłem tylko raz zawodowo, a poszedłem do K1, gdzie u mnie w full contactie nie kopię się low kicków. Wszyscy zawodnicy pizgali mnie po girach cały czas, low kicki, bo wiedzieli, że to mój słaby punkt. Poszedłem walczyć na gołe pięści, teraz walczę w MMA. 8 formów. I jeszcze na pewno coś jeszcze do tego się dołoży. Ja bardzo lubię nowe rzeczy, nowe doświadczenia. Ja lubię co jakiś czas coś tam w swoim życiu zmienić. Czy na lepsze, czy na gorsze, no to różnie wychodzi, ale póki co w dobrą stronę to wszystko zmierza, więc... No właśnie nie brzmisz, jakbyś cokolwiek zmienił na gorsze. Może dobrze to ukrywam. Dlatego ten Diego może być lepszy od tego Mateusza. Tak, rzeczywiście wiele, wiele osób tak ma. Wydaje mi się, że bardzo... kurczę, nie wiem, jak to określić. Albo tak. Oglądając... kiedyś filmy, bardzo mocna była właśnie ta gra aktorska i tak dalej, teraz jest bardzo dużo tej technologii w filmach, więc ci aktorzy nie muszą być aż tak dobrzy jak kiedyś. Teraz powiedzmy jakoś tam jedną, dwie gwiazdy wrzuca się film, resztę rzuca się byle jakich aktorów i ten film wygląda lepiej niż kiedyś, naprawdę bardzo fajne produkcje. Ale zmierzam do tego, że ci aktorzy, oprócz tego, że mieli super grę aktorską, zanim był sztab ludzi, którzy pilnowali ich PR-u, którzy pilnowali tego, jak oni mają się zachowywać, uczyli ich. Tak samo choćby nawet nasz prezydent, nie? Też ma za sobą sztab ludzi, którzy mówią mu, co wolno, czego nie wolno, co powinien zrobić, czego nie powinien i tak dalej. Słynny Komorowski, za którym tam babeczka oparta o jego plecy, mówiła mu, co ma robić, czy nie. O, na tym to polega, gdy włączają się flesze, gdy są kamery, no to bardzo znani ludzie pilnują tego PR-u. Nieważne, że tam Mel Gibson jest gwiazdą, a w domu napierdalał swoją żonę, nie? Że Jordan był zajebistym graczem, ale fortunę przewalił tego w kasynie. Mało kto wie o tym wszystkim, ale to się dzieje, więc wiesz, no to jest właśnie to tworzenie tej całej otoczki. I teraz tak powiedzmy, to się stało takie bardzo naturalne, że większość ludzi, którzy stają się, powiedzmy, popularni, tworzą jakiś tam swój PR, tworzą jakąś tam swoją wersję siebie, lepszą czy gorszą, a prywatnie to są zupełnie inne osoby. Ja staram się być taki sam medialnie, w mediach, jak jestem prywatnie, ale zawsze jest tak, że wyciąga się na wierzch trochę swoje lepsze strony. Nie? No. I to właśnie nie zawsze. Zresztą podałeś taki przykład trochę wcześniej przed rozmową, już nie będę przytaczał, ale że wiesz, że jakby czasami kontrastują ludzie tą gorsze rzeczy. Tak, ale jak ktoś nie ma do zaoferowania sobą nic innego, no to kontrastuje jeszcze bardziej tym swoim gnojem, który prezentuje w życiu prywatnym, więc wiesz, a zwłaszcza, że free fighty na to pozwalają w takim w szerokim mainstreamie, choćby nawet jakichś głupich tam śniadaniówkach, pytanie na śniadanie i tym podobne, tacy ludzie nie mieliby racji bytu. No jasne, że nie, bo moje pytanie nie było zarzutem. Dla mnie moje pytanie było jakimś wstępem do rozpoczęcia dyskusji na samym początku, bo po prostu uważałem, że jest dużo więcej do rzeczy z tobą, których można pogadać, niż tylko freak fighty i naparzanie się na parkingu, bo jesteś osobą, która jest dużo bardziej złożona i jednak bardziej wyrazista
I ciekawa, nawiązałeś trochę do wątków filmu i do tego takich morałów, bo wydaje mi się, że my zostaliśmy wychowani w tym, że miało się wyciągać jakiś morał z jakiegoś filmu. Tak. I akurat teraz też oglądałem sobie Biały Lotos, chyba ten serial się nazywał, i tam był taki wątek rodziny i mówię, kurde, obejrzałem ten serial, mówię, jak długo nie miałem czegoś takiego, że morał sam się wylewał z tego serialu. I mówię, świetnie to było skonsumować. Płakałeś kiedyś na filmie? Dopiero jako dorosły facet. Na filmie Najlepszy. O Jurku Górskim. O skrajnym nałogowcu, który stał się mistrzem świata w triatlonie. A, tak, to jest... tą heroinę i tak dalej. Tak. No, bardzo mocny film dla mnie. Kurwa, 4 razy byłem w kinie na nim. A jeszcze kilka razy poglądałem później w domu. Naprawdę jeden z lepszych filmów polskiej kinematografii. Kto tam grał główną rolę? Bo to był ktoś taki bardzo popularny, chyba tak mi się wydaje. Kurczę, nie powiem ci. Ale, nie pamiętam nazwiska. Ale popularna osoba, nie? Tak, ale ja nie mam pamięci do nazwisk. Ale Kozak film. Aż sobie... Wiesz, bardzo fajny moment. Wiesz, ja też bardzo... Nie wiem czemu, ale wiele tego typu filmów uderza jakby w moją osobę, bo widzę podobieństwa, nie? Wiesz, no ja też, no może nie aż tak, nie? Ale też jestem nałogowcem i no choćby nawet moment, kiedy Jurek dostał ten dres z orzełkiem na piersi. Start był pierwszy moment, kiedy ja tam, kurczę, no, ukrywałem to siedząc w kinie, nie? Wiesz, to, a tu łezka leci, nie? Myślę sobie, kurwa, przypomniało mi się, jak siedziałem u kumpla w piwnicy, robiliśmy trening na siłowni, a do mnie zadzwonił trener mojego klubu i powiedział, że dzwonił trener kadry narodowej. Mati, w przyszłym roku będziesz w kadrze. Stary, kurwa, nie wiesz, ciarki miałem, nie? I no i kilka takich momentów, nie? Że rzeczywiście to to na mnie działało i działa na mnie do tej pory, że najpierw też był moment taki przełomowy w moim życiu, że gdy staję się prawdziwym facetem, przestałem, może nie, że przestałem, coraz mniej boję się jakby rozmawiać o swoich emocjach i coraz mniej boję się te emocje okazywać, choćby nawet płacz. To stary, ja mówię, no w życiu, ja na pogrzebach nie płaczę, w ogóle nie. Płaczę może też dlatego, że pracowałem. No swojego czasu, widziałem. Ale ogólnie wiesz, no nie ruszają mnie, wiesz, no, kurczę, no ty też wiesz, mam taką pracę, a nie inną wcześniej, jak ratownik, teraz jako strażak, wiesz, no mnie nie przeraża widok trupów, śmierć, wiesz, i tak dalej. Ale ja nigdy jakoś tam nie uzewnętrzniałem swoich emocji, a zwłaszcza takich, nie, więc... Ten film był jednym chyba z pierwszych, na których płakałem. No Jakub Gierszał zagrał główną rolę. O, tak. Tak, to była świetna rola. Bo dalej pracujesz w straży. Tak, cały czas. Nie myślałeś o tym, żeby zrezygnować? Przechodziło mi to przez myśl. Znaczy, może nie tyle, że zrezygnować, ale wziąć urlop bezpłatny na rok, może dwa. Mhm. Czyli jest taka opcja. Żeby, no nie jest to łatwe, ale jest to do zrealizowania. Ale wstrzymuję się od tego. Kurczę, lubię to, co robię. Sprawia mi to satysfakcję. Nie jest to praca, która bardzo mocno fizycznie mnie wykańcza. Przede wszystkim, wiesz, no to się zdarza, że wiesz, bo ja chodzę na służbę całą dobę, do 8 rano, do 8 rano, więc zdarza się, że są te służby mocno wyjazdowe i rzeczywiście całą noc, czy tam północy się nie śpi, bo się gdzieś tam jest. Ale teraz, jak jestem w Rzeszowie, na jednostce, to mamy trochę mniej wyjazdów niż wtedy, kiedy byłem w Poznaniu, bo ja przez 3 lata też służyłem w Poznaniu. No to jest trochę mniej tych wyjazdów i wiesz, no tak trochę porównuję to, nie? W Poznaniu było gorzej, tutaj w Rzeszowie jest lepiej i daję radę. Wiesz, mamy też całkiem sporo czasu wolnego, całkiem sporo tego urlopu no i przede wszystkim, co najważniejsze, no, ja na jednostce mam kolegów i dowódców, którzy umożliwiają mi to, że nie ma problemu z zamiankami, nie mam problemu z urlopami wtedy, kiedy ja chcę, że to wszystko funkcjonuje, komendant wyraża zgodę na moje walki, wiesz, bo to też nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem, no się to też
To było po mojemu. Ale na wszystkie moje jakby zachcianki kontraktowe musi wyrazić zgodę mój komendant przede wszystkim. A ja oczywiście w myśl tego, że co jakiś czas muszę zrobić jakąś głupotę, to zgłosiłem się do Gromdy. Zaakceptowali moją kandydaturę. Pojechałem, podpisałem kontrakt. Wróciłem do domu, poszedłem na służbę i sobie myślę, kurwa. A raport do komendanta o pozwolenie na dodatkowe zarabianie gdzie? A już podpisany kontrakt, nie? Mhm. I wiesz, i wtedy się przestraszyłem trochę, bo to nie jest po prostu kontrakt na po prostu walki, tylko na pierdolanka na gołe pięści, nie? No to troszeczkę inna forma tego, ale porozmawiałem z moim dowódcą i powiedział, dobra Mati, załatwimy to. No i napisałem to podanie, ten raport i komendant podpisał to i wiesz, i to... No i to działa, tak? Więc walczę na gołe pięści. A tam masz kontrakt na ile jeszcze walk? A nie mogę mówić, nie ale możesz. Jeszcze powalczę. Jeszcze trochę powalczę. Właśnie. Jeszcze trochę powalczę. Teraz walka o pas, o powiedzmy miano największego skurwysyna w branży z Balboa. Walczę z Bartkiem Domalikiem. I no jeszcze później kilka walk. No zobaczymy, co tam jeszcze przyszłość przyniesie, ale no jeszcze kilka walk mamy. Więcej niż jedną mamy w Gromdzie, także... Ale na przykład w Freak Fightach się już powoli kończy moja przygoda, bo nie jestem zaplanowany na walkę na gali marcowej High League'u no i tym samym zakończę kontrakt swój. Czy przedłużymy, czy nie, się okaże. Mi się podobało ogólnie ta komunikacja tego, jak ty komunikujesz swoje walki, tą całą swoją karierę, że ludzie do ciebie mówili, że kilka stów i tak dalej, że ty też dość mocno tonujesz nastroje i mówisz prawdę, jak to wygląda, bo mi się wydaje, że dużo ludzi mówi o tym, jak dużo niby dostali z freakfajowych federacji, tylko dlatego, że oni nie znają tych pieniędzy i oni nie wiedzą, jaka jest ich realna wartość. Tak. I wydaje mi się, że rzucanie takimi liczbami po prostu jest dość takie lekkie, bo wszyscy tam, większość ludzi kłamie co do tych zarobków i ja zresztą konsultuję się często z kimś tam, jeżeli mówi ktoś tam, że dostał propozycję, to po prostu wystarczy czasami zadzwonić w kilka miejsc i wiesz, że często ci, co mówią, że dostali propozycję, a nie walczyli, to nie dostali propozycji. Tam jest dużo ściemy dookoła. Chciałbym kiedyś tak do kieszeni zarobić za walkę więcej niż 100 tysięcy złotych. Ale chyba jesteś na dobrej drodze, bo to cały czas się rozwija. To jest realne. Ale powiem ci, że te sumy niektóre, o których mówią zawodnicy freak fightów, są realne, wiesz, te 200, 300, 500 tysięcy to są kwoty, które rzeczywiście dochodzą do skutku, ale też z drugiej strony trzeba brać pod uwagę, że trzeba odprowadzić do tego podatki. Ale to też są olbrzymi twórcy. Jeżeli już rozmawiamy, że ktoś dostał 500 000 złotych, no tak. To jest olbrzymim twórcą. Tak, to się zgadza, nie? To już naprawdę musi być kolos internetowy, tak? No, ja jestem taki malutki. Ty jesteś trochę na innej drodze. Ty oferujesz inne emocje niż te, które oni mają oferować. To, co oni oferują na konferencjach, ty oferujesz to w oktagonie. Jakby tym... Tak, to jest właśnie ta różnica między sportowymi federacjami a freakfightowymi, że na konferencjach, o ile są w ogóle sportowe takie typowo, no to jest nuda, a w oktagonie się dzieje. Ale mnie to zastanawia, dlaczego na przykład takie KSW nie organizuje chociażby jednej konferencji, bo uważam, dla mnie to jest dziwne, że... Uważam, że między tymi zawodnikami tak. I tak by się kotłowało. To nie jest tak, że każdy jest przecież taki grzeczny. Conor McGregor, przykład UFC, jak on wyciągnął do góry UFC marketingowo. Kurwa, wszyscy powinni go do dzisiaj całować po rękach. No tak. Przecież to on podniósł wszystkie te gale. Dla mnie to jest dziwne, a zwłaszcza biorąc pod uwagę Kawulskiego, że on jeszcze tego nie zrobił. To jest naprawdę wirtuoz i drugim najlepszym filmem, który pooglądałem po tym właśnie najlepszym, jest Jak zostałem gangsterem. Zajebisty film. Po raz już naprawdę któryś raz go oglądam, byłem w kinie, na Netflixie kilka razy, jak się nudzę, to oglądam, bo to jest naprawdę zajebisty film. I patrząc na Kawulę jako wirtuoza, to zastanawiam się, dlaczego jeszcze nie ma takich konferencji, bo między zawodnikami stricte sportowymi naprawdę często iskrzy.
Tam często jest taka po prostu realny konflikt. No też zazdrość, to są najprostsze emocje w ludziach. No jeżeli tak. Po prostu wiesz, że zaraz masz się z kimś bić, okej, okay, no nie każda relacja wygląda tak jak Mameda i Pudziana. Tak. Tam jest dużo bałaganu między... Ale samo też to, że można robić show, nie robiąc patologii. Tak. Ja starałem się też to udowodnić przy walce z Damianą. Mhm. Kurczę, jako tako było, trochę lepiej wychodziło, trochę gorzej. Ale ile osób, tyle pomysłów. Można naprawdę sensownie to ubrać, żeby to się oglądało fajnie. No i przy okazji też federacja na tym może zarobić, nie? No bo oglądalność przekłada się na pieniądze. No, siłą rzeczy. Widz wtedy ma szansę poznać swojego idola. Mhm. Nie tylko wtedy, kiedy on wchodzi do klatki, nie tylko wtedy, kiedy on jest zmęczony po walce i ogląda wywiad, czy tam przed walką, że jest zestresowany, tylko po prostu na konferencji, która jest jeszcze miesiąc przed galą, że on sobie swobodnie jest w cyklu treningowym, albo niektórzy nawet jeszcze nie są, ale powiedzmy, że ma tą swobodną głowę, może się wykazać tam twórczo i wtedy naprawdę widz ma szansę zobaczyć, czy ktoś jest tylko jak maszyna zaprogramowana do walki, czy ktoś rzeczywiście jest jakby twórcą, nie? To myślę, że wtedy o wiele łatwiej można by było złapać sympatię do kogoś albo też w drugą stronę by to poszło, że rzeczywiście ktoś mógłby, widz mógłby danego zawodnika znienawidzić. No albo po prostu jego przeciwnik też patrząc na to, no bo jakby zachowywał się w perspektywie bezpośredniej konfrontacji ze swoim rywalem, kiedy mamy o czymś się pogadać, o tym jaki mamy plan na walkę chociażby, albo co myślimy o swoim przeciwniku. No to jest bardzo interesująca rzecz i szczerze powiedziawszy też się nad nią zastanawiałem, bo tak jak powiedziałeś, to można zrobić w konwencji bardzo sportowej. Nie musi to być jakieś show na siłę, a może to interesować. A zostając przy zainteresowaniach, ty interesujesz się polityką? Nie jakoś super mocno, ale staram się jakby być odrobinę na czasie. No z racji takiej, no jestem kurczę, no gościem, który w końcu będzie musiał się tym zająć. Może nie tyle, że wiesz, że od strony takiej, że będę politykiem, ale no przede wszystkim dla mnie obowiązek obywatelski chodzi na wybory. Staram się zawsze wypełniać. No nie zawsze, nie na wszystkich wyborach byłem, nie, ale dla mnie to jest obowiązek i powinienem pójść i nieraz bywało tak, że nie miałem na kogo głosować, no to oddawałem nieważny głos i to jest ważne. Głosuję średnio 50% społeczeństwa, które może głosować. To chyba tak zawyżona średnia. Tak no powiedzmy, niech 50%. Skoro tam większość z tych 50-30% uzyskujesz tam 40% uzyskuje jakaś tam dana partia, to jest w skali całego kraju tylko 20%, czy tam 18%. Czyli jakby 18% społeczeństwa decyduje o całym kraju. Uprawnionych do głosowania, a nie mówię o tych, którzy jeszcze nie są uprawnieni do głosowania, więc... Nie dziwię się, że polityka teraz jest bardzo populistyczna. Bardzo łatwo manipulować ludźmi poprzez środki masowego przekazu i ludzie przede wszystkim nie sprawdzają źródeł. Mhm. Jak czytam jakiś artykuł, to w pierwszej kolejności zjeżdżam na sam dół, sprawdzam bibliografię. A często jej nie ma. I to jest opinia jakiegoś tam redaktora. Albo stworzone coś przez redaktora, nie poparte żadnymi innymi artykułami i książkami i tak dalej, tylko po prostu jest, co goś sobie tam wyczytał, wymyślił albo spostrzegł. Albo jako miał tezę i szukał po prostu pod to. I nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. A jak szybko to zrozumiałeś, bo to nie jest wiedza zbyt powszechna. Wydaje mi się, że często jest tak, że jak widzisz, że jest napisane w gazecie, to znaczy, że jest prawdą. Jak zacząłem się interesować polityką, ja wszedłem, powiedzmy tak, coraz tak mocniej w świat polityki z 5, 6, 7 lat temu. Coś to bardzo takiego. Ciekawe czasy. Tak, tak. I no ja generalnie jestem, powiedzmy, może nie, że skrajnie prawicowy, ale raczej mi ku tej prawicowej formacji. Po pierwsze, bo jestem przedsiębiorcą. Po drugie, też uważam, żeby coś dostać, to trzeba sobie na to zasłużyć, a nie po prostu dostać coś z urzędu. No i staram się przede wszystkim patrzeć na argumenty. Czyli nie Sławek Mensen.
gdzieś tam do... Uwielbiam gościa słuchać teraz. Teraz cieszę się, że stał się prezesem partii Korwin i naprawdę uwielbiam gościa słuchać, ale to też pod względem takim, że bardzo dużo mogę się od niego nauczyć ekonomicznie. Mhm. Tak, on jest świetny i ta jego kancelaria, jeżeli chodzi o to, jedna z moich ulubionych rozmów w tym podcaście jest na pewno z nim. Tak, wiesz, no, cały czas można powtarzać jak mantrę słowa Korwina, nie? Że socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko walczy się z przeciwnościami losu, które nie istnieją w żadnym innym ustroju. Nie? I rzeczywiście tak jest. Nie? No, nie wiem, prosty przykład, wycieczka klasowa. No, połowa osób chce jechać na Jasną Górę, jedna trzecia chce jechać do Zatruskawca, a jeszcze kolejna jedna trzecia, czy tam jedna piąta chce jechać nad morze, a inni nie mają głosu. No gdzie jedziemy? No jedziemy na Jasną Górę, bo większość tak chciała, nie? I oczywiście większość jest zadowolona, ale reszta albo nie pojedzie, albo pojedzie i nie będzie w ogóle tym zainteresowana. Trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić, nie? Albo jeszcze gorszy przykład. Rodzice decydują, gdzie mają jechać ich dzieci. I dzieci chcą wszystkie jechać nad morze, a rodzice zadecydują, nie, jedziecie w góry. No i co? Spoko? No nie, do końca. Zadajmy sobie pytanie, gdzie jadą. raczej to jest przesądzone. Jeżeli chodzi o to, ale wydaje ci się, że w polityce się coś zmieni? Nie. Nie zmienić. Znaczy się, chciałbym dożyć tych czasów, że się zmieni. O, to jest piękne. To jest chciałbym piękne. Dożyć. To Polska jest takim pięknym krajem? Nie. Polacy to jest taki piękny naród, który potrafi zebrać się do kupy dopiero wtedy, kiedy pierdolnie wszystko tak, że już nie ma co zbierać. Tak było za czasów wojny. Póki było źle, ale stabilnie... Wszystko było dobrze, ale dopiero jak pierdolnęło wszystko w chuj, to wtedy dopiero Polacy zaczęli się zbierać. To prawda. No, wtedy też tak było, że Kościół mocno jednoczył ludzi, że to jednak było takie miejsce, w którym ludzie szukali bezpieczeństwa, schronienia i wiary w lepsze pluty. Wiara buduje. A ty jesteś wierzący? Tak, jestem wierzący, rzadko praktykuję, ale jestem wierzący i nie lubię, gdy obraża się jakąkolwiek religię. Ale boli cię to, co się dzieje dookoła Kościoła dzisiaj? No bo jest to trochę niepokojące. Jest to niepokojące, ale to wiesz, to też Kościół tworzą ludzie, którzy są omylni, ale rzeczywiście ta hipokryzja jest najgorsza, tak? Że uczy się kogoś, jak żyć zgodnie z Kościołem, a samemu idzie się i robi się zupełnie odwrotnie, bo nie obwiniam tutaj Kościoła, tylko obwiniam rządzących tym, nie? I oni też muszą być poprawni politycznie. Kościół to też polityka. Kościół to też biznes. Tak, i to bardzo duży. Bez podatków. Wydaje mi się, że chyba największy w rzeczywistości. Tak. Ale ja przede wszystkim staram się podchodzić do tego właśnie raczej duchowo. Ja dlatego też rzadko do kościoła chodzę, bo może nie tyle, że nie potrzebuję, ale raczej staram się chodzić wtedy, kiedy potrzebuję. Niekoniecznie to musi być, żebym poszedł na mszę. W Poznaniu bardzo fajną miałem możliwość i częściej chodziłem do kościoła, bo miałem kościół zaraz koło jednostki straży pożarnej. Gdy kończyłem służbę, wychodziłem sobie zawsze tylną bramą, no to no może nie często, ale zabiły dzwony. A dobra, pójdę sobie do kościoła, pomodlę się, nie? I sobie albo siedziałem, patrzyłem na te obrazy, zmówiłem sobie kilka paciorków, przemyślałem sobie coś i było okej. Ale staram się przede wszystkim postępować zgodnie, powiedzmy, z taką normą. Staram się nie robić nikomu krzywdy. Wiadomo, że to się zdarza. Ale Kościół, wiara nasza chrześcijańska, no na tym się opiera, tak? Opiera się na miłości, opiera się na tym, żeby jednak bronić słabszych, żeby ta była taka równość w nas jako ludzi. I do tego dąży, więc to, że ludzie niszczą tą doktrynę i niszczą ten sposób spojrzenia, a media to już totalnie, no to już jest inna bajeczka. Ja staram się indywidualnie do tego wszystkiego podchodzić.
Tak, wydaje mi się, że ludzie niszczą Kościół, ale wiary ludzi nie są w stanie zniszczyć. Tak, jednak, jeżeli chodzi... cały czas będzie powiedzenie, jak trwoga to do Boga, więc... Tak, tak, to jest tak utarte. Siłą rzeczy i nawet ci najgorsi w kryzysowym momencie mogą pójść, klęknąć przy Kościele przed Bogiem i po prostu pomodlić się. To jest bardzo interesujące, bo też powiedziałeś o tym znaku zodiaku, że córka ma ten sam znak zodiaku. To też jest coś takiego, na co może chociaż jednym okiem spoglądasz? Może odrobinkę, ale to tak. Raczej gdy ktoś o to zapyta. Mhm. A nie, żeby to tak... Nie czytasz obsesyjnie horoskopów. Nie, nie, w ogóle. Nie, no przecież to jest pisane tak, żeby każdy coś z tego wyciągnął. Ale moja ciocia tak miała kiedyś, że jak coś jej się śniło, no to czytała sennik i jak było coś pozytywnego, to mocno w to wierzyła. Ale jak negatywne, nie, nie, to głupoty piszą. To bardzo wygodna perspektywa. Już na sam koniec, ostatnie pytanie. Jest ktoś, kogo naprawdę chciałbyś przeprosić? Tak. Chciałbym przeprosić sam siebie. Samego siebie chciałbym przeprosić za całe zło, które sobie wyrządziłem przez głupotę. Za te wszystkie krzywe akcje, które robiłem, często będąc świadomy, że robię źle. A często nieświadomy i później nie naprawiając tego, nie? Więc z jednej strony chciałbym właśnie siebie przeprosić, a z drugiej strony chciałbym sobie bardzo mocno podziękować za to, że jestem taki, jaki jestem i że przeżyłem życie w taki, a nie inny sposób. Bo gdyby to wszystko było inne, to nie wiem, gdzie bym teraz był. Na pewno nie tu. Bardzo dziękuję. Świetnie było cię poznać. Dzięki.